Państwu, ja nazywa się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich, będę dzisiaj miał zaszczyt prowadzić tę debatę. Robimy, znaczy standardowo, nietypowo. Zaczynamy, mimo że sala jeszcze nie jest pełna, pewnie będą dochodzić osoby, ale łamiemy w Polski taką polską tradycję 15-minutowego opóźnienia, żeby Państwa uszanować, tych, którzy przychodzą punktualnie. Staramy się na tych debatach zawsze zaczynać punktualnie. Ale być może frekwencja na tej debacie będzie także dobrym przyczynkiem do poruszenia pewnych wątków, które mocno ciążą na tym temacie związanym z deweloperką i terenami zielonymi w naszym mieście. To pewnie w trakcie debaty wyjdzie. Ja chciałbym na początku przedstawić prelegentów. Zacznę od pań. Czy pani mogłaby już zasiąść? Tak, pani dr Kinga Krause, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, Polska Akademia Nauk. I to się mieści w Łodzi. Ja myślę, że mimo tej długiej nazwy. Ja myślę, że nie wszyscy wiedzą w Łodzi, że coś takiego się mieści w Łodzi. Dobrze, to jest jedna pani, druga pani. Kampania Nie do zabudowy lasu na Prusie. Pani Magdalena Gabrielczyk, tak, dobrze powiedziałam. Super. I teraz pan Andrzej Kaczorowski, mieszkaniec protestujący przeciwko zabudowie działki przy parku imienia Szarych Szeregów, a tak naprawdę inicjatywa Tak dla Łodzi. Tak? Pan doktor Drzazga jest w tej chwili na żywo w TVP3, bo też jest temat zieleni i zagospodarowania przestrzennego dzisiaj poruszany. Myślę, że w związku również z tym, co się dzieje z naszej strony, to znaczy ze strony inicjatyw obywatelskich w Łodzi, które stawiają duży opór. Telewizja i media też są tym zainteresowane, więc dojdzie do nas później. A pani Randia z Redkini jeszcze chyba nie dawała znaku życia, ale myślę, że dojdzie, bo wczoraj potwierdzała. Dobrze, to ja myślę, że dobrym przyczynkiem, jak mi się to skojarzyło, frekwencja dzisiaj, skojarzyła mi się z frekwencją przy proteście, który Państwo w tej chwili obejrzycie na w krótkim materiale filmowym, który nagraliśmy kilka tygodni temu. Dzień dobry Państwu, Adam Acander. Chciałbym przedstawić taki oto piękny projekt, który Pani nasza prezydent do końca zeszłego miesiąca chciała przeforsować w zasadzie na siłę i po cichu. Otóż na naszym skwerku, który wygląda w taki oto sposób, same drzewa, chciała zbudować pięciokondygnacyjny blok, który absolutnie nie pasowałby do naszego pięknego, zabytkowego osiedla, które jest szczególne w skali europejskiej. W ciągu tygodnia zebraliśmy około 15 osób chętnych i w ciągu tygodnia przygotowaliśmy alternatywny projekt zagospodarowania skwerka. Znajdujemy się tutaj w liceum numer 18 na osiedlu Montfuja Mireckiego. Pani prezydent spotyka się w tym momencie z mieszkańcami. Głównie chodzi o to, że została podjęta decyzja o budowie bloku przy osiedlu Montfuja Mireckiego bez jakiejkolwiek konsultacji z mieszkańcami. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym przypadkowo, nie byli stroną w ogóle w postępowaniu, nie skonsultowano z nimi, o co chodzi. I stąd się wziął cały ambaras pani Zdanowskiej. Mieszkańcy zdołali spotkać się z nią prywatnie, wyrazić swoje zaniepokojenie i tego również efektem jest dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o problemy, jest ich całkiem sporo. Są to problemy czysto urbanistyczne, czyli taki blok nie pasuje do zabudowy modernistycznej osiedla z lat 30. Architektura również nie zachwyca, blok będzie dużo wyższy, będzie o jedno piętro całe wyższy od wszystkich bloków na zabytkowym osiedlu. Zostanie zniszczony również skwerek, czyli pewien punkt centralny dla i przyszłego osiedla przy Lenorze, dla obecnego osiedla Mania oraz dla osiedla Montfuja Mireckiego. My
ja jako urbanista i mieszkańcy wypracowaliśmy wspólnie pewne projekty dla skwerku, tak aby zagospodarować go w funkcjonalny i użyteczny sposób zgodnie z oczekiwaniami miejscowej społeczności. Chciałem zadać trzy pytania dzisiaj pani prezydent Hannie Zdanowskiej. Specjalnie po to przyjechałem na to spotkanie. Natomiast pani prezydent po swojej przemowie oddała głos sali, bardzo słusznie. Natomiast zastrzegła, że radni i działacze społeczni obecni na sali nie mogą zadawać pytań. Więc to kuriozalna sytuacja. Tak dialog w Łodzi wygląda, władzy z mieszkańcami. Po pierwsze chciałem zadać pytanie, czy pani prezydent wie, ile wycięto drzew w Łodzi w latach 2011-2014? Odpowiem, że 35 tysięcy. Po drugie, chciałem zadać pytanie, ile wydano pozwoleń na wycinkę. To jest blisko 10 tysięcy pozwoleń w latach 2011-2014. I trzecie pytanie, co pani prezydent zrobi, jakie rozwiązania systemowe zastosuje, żeby mieszkańcy dowiadywali się o takich kwiatkach i inwestycjach jak tutaj przed ich rozpoczęciem, a nie po. No dobrze, to jest ten krótki materiał. Jak państwo myślicie, dlaczego uznałem, że on się bardzo dobrze włączy z dzisiejszym spotkaniem, jeśli chodzi o kwestię frekwencji? Ile? 250. Ja powiem państwu, że byłem pod niesamowitym wrażeniem tego, co się działo na tej sali. Pani prezydent przyjechała przez pierwsze pół godziny, przekonywała mieszkańców do tego, że jednak ta decyzja jest prawidłowa i że trzeba myśleć o mieście w sposób szerszy niż tylko jedna dzielnica, jedno osiedle. I tak przekonywała przez około 30-40 minut. Natomiast sala po prostu była tak naelektryzowana. Z jednej strony było bardzo dużo emocji, ale z drugiej strony było bardzo dużo argumentów merytorycznych. To po prostu była naprawdę niesamowite połączenie ilości ludzi, emocji plus bardzo mocnej merytoryki. Po prostu druga strona, w sensie władz miasta, nie miała specjalnie argumentów. No i oni to po prostu wygrali, to znaczy pani prezydent po około 50 minutach zaczęła zmieniać kierunek i dokonywać korekty swoich wypowiedzi. Na końcu spotkania po około 1,5 godziny pożegnała się z mieszkańcami, że z taką decyzją, że nie będzie sprzedaży tego gruntu pod zabudowę. Natomiast będzie prosił o wydelegowanie 5-osobowego składu przedstawicieli mieszkańców i będzie rozmowa o tym, co tam zrobić. Tak? I ja nie pamiętam już dawno, chociaż funkcjonuję w takiej przestrzeni publicznej ponad 20 lat, nie pamiętam w Łodzi czegoś takiego, tak dużej mocy ze strony mieszkańców. I chciałbym tutaj teraz przejść płynnie do tego, co jest dzisiaj w sumie najpilniejsze. Ja tak zacznę nietypowo, bo zawsze się zaczyna od pan. Ale ja zacznę dzisiaj od Andrzeja, my się znamy, więc będę mówił po imieniu. Andrzej, jakbyś mógł powiedzieć, co się takiego dzisiaj zadziało i dlaczego jest to wszystko pilne, o czym będzie się mówił. Bardzo dobrze, że zaraz po tym materiale wchodzę z moim głosem, ponieważ widzę, że tutaj jest wiele wspólnych elementów, czyli mieszkańcy zaskoczeni są tym, że miasto chce postawić kolejny blok tam, gdzie jest zielono. Czy jakąś zabudowę tam, gdzie jest zielono. Dzisiaj składaliśmy z mieszkańcami petycję do Urzędu Miasta, do pani prezydenta, aby zmieniła swoją decyzję w sprawie sprzedaży działek, które przylegają do parku imieniu Szarych Szeregów. Powszechnie bardziej znanych polonistych, mimo wszystko, mimo zmiany nazw. I sytuacja jest bardzo podobna. Mieszkańcy nic nie wiedzieli do ostatniej chwili. Dowiedzieli się dopiero w momencie, kiedy chcieli złożyć projekt do budżetu obywatelskiego, mieli pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Ten teren tak naprawdę to jest stare boisko, które jest wydzielone z obszaru byłej szkoły, byłego technikum spożywczego. Dlatego wszyscy myśleli, że to boisko będzie albo funkcjonowało, albo się jakoś przekształci na tereny rekreacyjne, a ku zdziwieniu mieszkańców okazało się, że miasto postanowiło sprzedać tę działkę, która graniczy z tym parkiem. Parkiem Szarych Szeregów,
plus jeszcze dwie mniejsze działki. Na mniejszej działce jest tam jakiś parking mały na 90 aut. O tyle to jest złożony problem, że z jednej strony po bardzo bliskim otoczeniu jest wybudowanych już 8 nowych bloków. Ludzie się rzeczywiście zaczynają sprowadzać, zaczynają tam przebywać. Coraz więcej jest, coraz więcej jest dzieci, coraz więcej jest samochodów, coraz więcej jest życia, tak? Kiedy mamy na miejsce. I jakby to jest zastanawiające. Władze miasta nie widzą w ogóle jakby potrzeby, nie widzą potrzeb mieszkańców. Bardzo miasto chce zabudowywać każdą wolną działkę, a sprzedać każdą wolną działkę, która jest w posiadaniu gminy, ale tak jakby nie brano pod uwagę potrzeb mieszkańców, którzy się sprowadzą. No dobrze, a Andrzej, ja się na chwilę przerwę, bo szybko przeskoczyłeś do potrzeb, natomiast mnie interesuje ten wątek, no ale co, mieszkańcy się dowiedzieli, wcześniej nie wiedział, kiedy zapadła decyzja, czy... Nie, nikt absolutnie nie wiedział, to jest dokładnie tak jak mówię, w marcu, kiedy nadchodził ten termin składania pomysłu do budżetu obywatelskiego, tak. Okazało się, że coś jest z tą działką nie tak. Czyli ktoś chciał złożyć do budżetu obywatelskiego projekt, tylko ziemia była zablokowana. Znaczy na jednej strony była na mapce, ale coś tam jeszcze nie można było tego projektu tam składać i po prostu dociekliwość spowodowała, że się dowiedzieliśmy, że to jest teren do podsprzedaży wystawiony. Dobrze, na radni zdecydowali o tym, że ten teren właśnie nie jest podsprzedaż kiedy? W październiku. W październiku zeszłego roku. Radni miejsc. Tak, no i jak? Oni głosowali, jakie były? Czy kojarzysz, jakie były wyniki głosowania? Ktoś w ogóle sprzeciw jakikolwiek? Znaczy nie kojarzę, jakie były wyniki, ale ponieważ tak, jestem w inicjatywie, tak, i jestem radnym osiedlowym, kilka mam tych, mam doświadczenia w tej działalności, wiem jak to się odbywa, to się często odbywa w dużym pakiecie. Mhm. Zatem, jeżeli coś nie jest bardzo kontrowersyjnego, albo ktoś nie uprzedził jakichś kontrowersji, tak, które mogą wyniknąć. Siłą rzeczy może to się przesunąć. Ja dopytuję o te rzeczy, bo dla ciebie, tak jak powiedziałeś, jest to oczywiste, natomiast dla mieszkańców absolutnie to nie jest oczywiste. Mm. Tak? To jest też nagrywane dzisiaj ten materiał, więc ludzie będą później oglądali. No, standardowy, znaczy zwykły mieszkaniec po prostu jest zdziwiony, no, jak to mogło przejść przez Radę Miejską i czy była dyskusja, czy nie było. Rozumiem, że tutaj nie było i rozumiem też z twojej opowieści, że nie ma żadnych bezpieczników, tak zwanych bezpieczników na poziomie procedowania na Piotrkowskiej 104 w Radzie Miejskiej, żeby w sytuacjach jakichś szczególnych, a tu jest szczególna, bo to nie jest standardowa sytuacja, jest blisko par, żeby zapalało się jakieś czerwone światełko i żeby radni zaczynali nie rozpatrywać tego tematu pakietowo, tylko w sposób szczególny. Tak, bo z jednej strony nie ma bezpieczników, chociaż o takie chociażby sama Rada Osiedla postulowały, żeby, bo też jest przy tej okazji poruszona sprawa Rady Osiedla, która się nie wypowiedziała w tym temacie sprzedaży tej działki. Bo radni z Piotrkowskiej 104 mieli podjąć decyzję po wypowiedzeniu się przez Radę Osiedla, a Rada Osiedla się nie wypowiedziała. Procedura wygląda w ten sposób, że w dowolnym momencie wydziały wysyłają do Rady Osiedla pismo z prośbą o opinię. Tak. Tak jakby nie pamiętały, jak wygląda statut Rady Osiedli, gdzie tam jest wyraźnie wpisane, że nie spotykają się regularnie co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, tylko mogą się spotykać nawet co kwartał. No, taki jest statut. I jeżeli napływają te sprawy dosyć szybko albo nagle, mogą się po prostu Rada Osiedla może się nie spotkać, bo może nie mieć harmonogramu pracy. Ja w swojej praktyce radnego osiedlowego spotkałem się dosyć często z tym, że wpływają takie sprawy w ostatniej chwili albo dziwnym faktem nie dostałem miejsca w takiej sprawie. A procedura dalej wygląda w ten sposób, że jeżeli Rada Osiedla się nie wypowie, tak, to jest wszystko w porządku, można procedować dalej. Jest ten punkt, gdzie Rada Osiedla chciałyby, żeby jednak w tym miejscu był już pierwszy stop. Pierwszy bezpiecznik. A ile pierwszy Rada Osiedla ma czasu na to, żeby się wypowiedzieć? 14 dni. No ale to jakiś żart chyba jest. Nie. 14 dni przy nieregularnym spotykaniu.
My mamy mniej czasu na wypowiedzenie się niż urzędnicy. Nie wiem, co znaczy takiej reakcji. Ale zapraszamy, ile rad osiedla musi się wypowiedzieć w przypadku parków kamienistych, bo ta nazwa jakby tak funkcjonuje ciągle. Mamy do czynienia z kilkoma osiedlami, które tam dookoła istnieją. Ale zawsze jest pytana rada osiedla, do której należy teren. Czy to znaczy, że do Was należy ten teren? Nie, to ja reprezentuję inicjatywę Koalicję Tak i mieszkańców tego osiedla. Mhm. Ja pracuję i jestem z osiedla Stary Widzew. I mówię o doświadczeniach ze Starego Widzewa w tym momencie. Ale to wszędzie wygląda w ten sam sposób, bo statuty osiedli są takie same po prostu. No, na terenie. Nie mamy tutaj Rady Osiedla. Nie, Rada Osiedla przy Wojska Polskiego, to jest ta Rada Osiedla. No, myślę, że teraz oni mają tam gorąco, bo po prostu się zrobiło w ogóle gorąco wokół tematu, więc jeżeli tutaj ich nie ma, to być może nawet prawdopodobnie nie ma, po prostu nie mieli argumentów, albo nie wiem, co się. No, na pewno jest pożar w samej Radzie. Okej, czyli jakby już możemy się zorientować, jak to wygląda w stronie procedowania. Nie ma bezpieczników ani na poziomie Rady Osiedla, ani na poziomie Rady Miejskiej. Dowiaduje się mieszkanka przypadkowo o tym, że jest teren zablokowany. I co się dalej dzieje? Co się zadziało? Ale zaczęli mieszkańcy pojedynczo składać petycje. Takie indywidualne petycje, jak każdy obywatel ma prawo do tego. Tak. Tych petycji zostało wysłanych do 150 od razu. Po chwili, po tym pierwszym etapie zorganizowaliśmy się i po prostu stworzyliśmy taką zwykłą petycję, gdzie zbieraliśmy pod tą petycją podpisy mieszkańców. Okej, od momentu pierwszej petycji, tej pojedynczej do dzisiaj, to ile to jest? Miesiąc? Nie, nawet nie. Nawet nie. My dzisiaj składaliśmy petycję, pod którą prosiliśmy mieszkańców, by się podpisywali. Mieliśmy 9 dni. Zebraliśmy 631 głosów. To patrząc na moje doświadczenie z mojego osiedla, to jest bardzo dużo. Bo to jest tylko raptem 9 dni. Jakbyśmy mieli więcej czasu, moglibyśmy zaproponować chociażby to, co mamy z chwilami leckiego, tak? Przedstawić jakiś dokładniejszy plan i pomysł na tą część osiedla i tak dalej, i tak dalej. Więcej tych głosów, więcej my, zresztą. My byliśmy w parku przez dwa weekendy. Te 9 dni akurat trafiły się dwa weekendy. Mieszkańcy od nas się dowiadywali de facto. I byli bardzo zdziwieni wszyscy dookoła, że to boisko ma być zamienione, ma być sprzedane, a na tym miejscu ma powstać zabudowa wielorodzinna. To jest w ogóle dosyć ciekawe miejsce, ponieważ jak powstanie blok, to za chwilę będzie zamknięty obiekt, który jest dużo na działce. I tam jest wiele takich rzeczy, które przy jakimś zdrowym rozsądku, no, albo minimalnej dobrej woli, już wiadomo, że ta działka nie jest taka oczywista do sprzedaży pod zabudowę wielorodzinną. Jasne. Ona bezpośrednio sąsiaduje z ogniskiem i bezpośrednio sąsiaduje z parkiem. Tak. To jest taki klik, który wchodzi w park. Jest pewien formalny bezpiecznik, to znaczy każda uchwała przechodzi oddzielnie przez Komisję Rady Miasta. Plan posiedzeń komisji jest jawny. Problem polega na tym, że te posiedzenia zarejestrowane są o dziwnych godzinach, w dziwnych porach dnia, w dziwnych terminach i to utrudnia tak naprawdę obok omijania rad osiedli, utrudnia kontrolę obywatelską. I trzeci element, który utrudnia, to jest brak planów zarządzania przestrzennego miasta. Gdyby był plan, byłoby wiadomo, co miasto knuje z tą działką. Planu nie ma, więc tak naprawdę niespodzianka może być jutro na tym podwórku, tak? Tak? Nie ma planu, można zrobić wszystko. Ale pakietów nie ma, znaczy głosuje się uchwałę oddzielnie. Każda działka jest oddzielnie głosowana. Każda działka jest przez komisję, przelatuje przez komisję, ale często przelatuje na zasadzie takiej, no nie ma protestu, no nie ma sprzeciwu. No tak, czyli pakiet, rozumiem, że pakiet w sensie, że jest to po prostu hurtem głosowanie, każda oddzielnie jakby taśmowo idzie, tak? Dobrze, proszę Państwa, bo my oczywiście zapraszaliśmy Panią Prezydent, jak Pani Prezydent nie przyszła, natomiast no, zdarzyło się coś takiego, że mamy wypowiedź Pana Tomasza Piotrowskiego, szefa gabinetu politycznego Anny Zdanowskiej, Pani Prezydent, bo myślę, że to prawa ręka Pani Prezydent.
I mam tutaj przynajmniej kilkanaście zdań z wypowiedzi z telewizji TOJA. I czy ja mogę je przeczytać? Bo nie wiem, czy Państwo wszyscy się zaznajomili z nimi. Bo na profilu facebookowym to publikujemy, ale rozumiem, że nie wszyscy Państwo go śledzicie. Tak dużo się dzieje, że trudno to wszystko śledzić. Więc tak, pan Tomasz Piotrowski. Ten temat nie był nigdy owiany żadną tajemnicą. Dobrych kilka miesięcy temu radni gminy zdecydowali, że ta właśnie działka będzie wystawiona właśnie na sprzedaż. I zgodnie z przeznaczeniem tego terenu działka jest dedykowana na cele mieszkaniowe. My tę działkę chcemy wystawić na sprzedaż jeszcze w tym miesiącu. I powiem tak, że ja rozumiem rozgoryczenie części mieszkańców, ale też rozumiem drugą część mieszkańców niezamieszkałych w tym bloku, który jest bezpośrednio zlokalizowany wokół tej działki, która podnosiła, że ten teren, bo tam właśnie nie ma żadnych drzew. To nie jest teren typowo zielony, tylko takie klepisko. Jest średnio bezpieczny, średnio czysty. Bardzo często trwają tam jakieś imprezy. Tak to nazwijmy. I mieszkańcy też się obawiali o swoje bezpieczeństwo i prosili o formę uregulowania tego terenu. Wydaje się też, że ta odległość do parku jest tak niewielka, że wydaje się, że jeśli chodzi o tereny zielone, to osiedle jest zaspokojone. Tam jest naprawdę wiele terenów zielonych. Wiadomo, każdy chciałby mieszkać w górach, nad jeziorem, mieć piękną plażę, ale żyjemy w dużym mieście. W mieście, które chce się rozwijać. Tych terenów pod zabudowę jest ograniczona ilość. Musimy podejmować decyzje, które na pewno nie wszystkim będą się podobały. Na petycję mieszkańców odpowiemy jak najszybciej, jak się da, ale widać, że mieszkańcy nie są tutaj jednolici w swoim poglądzie i ci, którzy mieszkają bliżej tego terenu, chcieliby, żeby ten park był większy, a ci, którzy mieszkają trochę dalej, chcieliby, żeby ten teren był jakoś uregulowany, przotknięty i żeby było tam zwyczajnie bezpiecznie. A co do miejsc parkingowych, to na pewno zwrócimy się do pań pielęgniarek, które na ulicy mają swój budynek, zaproponujemy im, żeby podjęły im taką działalność parkingową. Dla nich to będzie zysk, a dla mieszkańców możliwość zostawienia samochodu. Z tego co mi wiadomo o warunkach sprzedaży, potencjalny chętny będzie miał wpisaną konkretną ilość miejsc parkingowych, które będzie musiał zabezpieczyć. I to w jakiejś formule może się przysłużyć mieszkańcom tego osiedla. Więc wydaje się tutaj jakby decyzja zapadła. To jest materiał stoi sprzed 4 dni. To jest absolutnie prawda, że jest tam blok. Czy mam plan? Ja mam zdjęcia, specjalnie zrobiłam, żeby było wiadomo. Teren jest absolutnie pusty. Tak, no znaczy, właśnie nie wiem, usunięto jakąś niedaleko. Nie ma tam żadnego bloku. Tam jest ta szkoła, która kiedyś była szkołą gastronomiczną. Zaraz za nią jest następna szkoła i Orlik. Przepraszam, że pani tak odpowiada zdanie, bo można by było tak zdanie po zdaniu odkłamywać, odkłamywać to, co było powiedziane przez pana Tomasza. Nie, to ja przepraszam. Uważam, że jest to niezbędne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To jest absolutny skandal, że to jest działka budowlana. To jest działka budowlana, jaki ma status? Ta działka to było boisko szkoły, która w dalszym ciągu jako budynek istnieje i tam no, są inne zajęcia. To w każdej chwili może być z powrotem budynek szkoły dla młodzieży, bo w tej chwili rzeczywiście są jakieś inne zajęcia. Izba Pielęgniarska swoje szkolenia prowadzi, ale to nie jest teren, który jest zupełnie pusty, gdzieś niegospodarowany, gdzie chodzą i mają ławeczki, jakieś lumpy, bo obok jest ten panel. No, powiem tak. Jest tam dwa kroki od tego niemalże i jestem tam prawie codziennie. Z każdej strony teren jest dobrze ogrodzony. Jest Orlik też, także do 22, a nawet później. Tam ktoś patrzy zawsze na ten teren. Tam nie ma możliwości, żeby się cokolwiek wydarzyło. To jest bardzo. Bardzo z jednej strony śmieszna, a z drugiej strony żałosna jest ta wypowiedź, bo pan Piotrowski nie był tam nawet 30 sekund. I to widać po tej wypowiedzi. Mówię o bloku, który jest wokół tego terenu. To jest po pierwsze. Teren jest zaniedbany, to znaczy, że nie jest skoszona trawa, tak? Bo 2 lata tam nie jest używane to boisko, więc mówimy o niekoszeniu. Tak. Czy to jest chyba taka sama wymówka tej
świty pani Zdanowskiej, bo my jesteśmy z Łagiewnik. U nas zachodzi parcelacja działek rolnych, które od 20 lat były przeznaczone jako obszar chronionego krajobrazu. Były robione ekspertyzy, operaty ekofizjograficzne w ramach planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. I specjaliści się wypowiadali, że to muszą być tereny chronione, bo tam jest źródło Bzury, zlewnia hydrologiczna rzeki, las łęgowy, łęgi sionowo-ruszowy, który nawet w 2008-2009 roku doradca pań prezydent ówczesnego, nie wiem, tam wtedy był 2008-2009, wytypował jako obszary, które się kwalifikują do obszarów Natura 2000 w Łodzi. No i mamy tam deweloperkę, w której uczestniczy, ułożył pieniądze pan Rosicki, pan Wojciech Rosicki. I z kolegami, z koleżankami, we 12 osób uzyskali WZ-kę na podział działek rolnych, na małe działki budowlane. Po uzyskaniu WZ-ki z automatu dostaje się możliwość podziału ziemi rolnej, parcelację działek rolnych. I ich wymówki jakby są bardzo podobne tutaj do państwa, że w pobliżu mamy łagiewniki, że chyba ten obszar chronionego krajobrazu nie powstanie, że no, nikt tam ziemi rolnej nie będzie już uprawiał, że siedliska i w ogóle ochrona przyrody, że już wszyscy wymarli ci ludzie, którzy tam kiedyś robili, to są tereny unikatowe, wyjątkowe. My też wymrzemy i będzie tereny, jednocześnie mówimy też o miejscach, w których ludzie mają ziemię, które w ramach nowego projektu gospodarowania zatrudniają zabudowę. Dokładnie, a w międzyczasie chodzą ludzie, wysłannicy, znajomi pana Rosickiego i proponują właśnie ludziom, którzy mają w perspektywie zakaz zabudowy, zakaz wydzielenia działek jakby dla swoich dzieci, swojej ojcowizny. Nieraz mają po 2 hektary, chcą dla syna i dla córki sobie wydzielić działkę budowlaną. I przychodzi no, pani, znaczy są ogłoszenia, kupię działki. Ktoś dzwoni, bo ma taką sytuację, że, no, że się chce przenieść do bloku, bo są takie sytuacje. I w perspektywie jest tak, że weszła ustawa o kształtowaniu stroju rolnego, że trzeba mieć te papiery rolne, więc ciężko będzie im tą działkę sprzedać, ona ma status działki rolnej. I przychodzi pani, prawda, dzwoni wtedy pod to ogłoszenie, które jest na grzebie, i przychodzi pani i mówi, no my wiemy jak to kupić, pan na stronie nie ma problemu, czy państwo mają papiery rolne, czy państwo mają jakieś kwalifikacje? Nie, nie, nie ma problemu. I to są znajomi autentycznie w naszej sprawie pana Rosickiego i całej tej świty. To dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest pan Rosicki, to jest wiceprezydent Łodzi, bo to też nie jest który odpowiada jasne. Za planowanie przestrzenne i nadzoruje Wydział Urbanistyki. Czy on ma jakiś plan przestrzenny, tylko nie wie na to. Powiem pani szczerze, że jeszcze do końca debaty jest około godziny 50, a dla mnie to jest hit tej debaty, co pani mówi, bo ja tego nie wiedziałem. Ja się cieszę, że znalazłem, że ktoś walczy. To my to teraz będziemy... W Łodzi, bo my jesteśmy już na poziomie wojewody, najpierw bo samorządowe kolegium odwoławcze, później bo prezydent. Wszędzie nie jesteśmy stroną, bo nie jesteśmy za miedzą, bo wiadomo, że żeby postępowanie jakby wytoczyć, to trzeba być za płotem. Natomiast za płotem jest pani, która jest w ośrodku opieki społecznej, a za drugim płotem jest ktoś, kto dostał WZ-kę na następne 12, partner następny. I w momencie, kiedy ta parcelacja tych morg, bo to są takie długie działki rolne następują, to wiadomo, że to efekt domina i jakby cała okolica, która tutaj widzę, że miała być pani Kinga Krause. Jestem. Ach, to pani jest. To ja nawet chyba pisałam do profesora Zaleskiego, dołączałam to jakby do wiadomości te wszystkie, nie wiem czy pani zna tą sprawę, pewnie nie. Ale informowałam profesora Zaleskiego, bo tam miały być robione zbiorniki retencyjne też, tam miał być program Lekitna Zielona Sieć właśnie włączony, to miał być ten pierścień okalający Łódź. No, plan zagospodarowania przestrzennego, były już podejścia. Była uchwała o przystąpieniu, natomiast jakoś dziwnym trafem została schowana do szuflady. Obszar chronionego krajobrazu też był jakby projekt utworzenia tego obszaru, natomiast dziwnym trafem jakąś wymówkę znaleziono, żeby go do szuflady włożyć około 10 lat temu, czy tam 7 lat temu. No i tak to jest. Mamy właśnie studium, które jest jakby wytyczną do planowania przestrzennego, ale które no, jakby jakieś inne miasto postępowało w zgodzie ze studium, z wizją studium i na pewne wyzetki pozwalało, na pewne nie, no to by był porządny, ale u nas w Łodzi no, jakby są do studium robione różne operaty ekofizjograficzne, różne projekty, że tu zrobimy węgielną zieloną sieć, tu zrobimy to, zrobimy tam, to są na to pieniądze wydawane, natomiast nikt nie bierze studium pod uwagę, ponieważ wyzetki są wydane. Grupy. Bardzo dobrze, dziękuję.
sposób. Dobrze, to ja na chwilę Panią zatrzymam. To, co Pani mówi, mnie osobiście bardzo podnosi krzyła i na pewno zajmiemy się tą sprawą, bo ja pierwszy raz o tym słyszałam, to jest hit. To jest hit, jeśli chodzi o towarzystwo. Z okolicy również, z którą pomocą trzeba to jest hit z punktu widzenia towarzystwa na Piotrowskiej 104, że tak powiem, złośliwie. Może nie uzupełnienie, ale podzielę się z kolei informacją, która do mnie dzisiaj dotarła. Dziennikarze wypytywali nas dzisiaj, składaliśmy tę petycję, o co chodzi tak dokładnie i tak dalej, że podpisy wydaliśmy, później ruszyli do Urzędu Miasta i zaczęli pytać urzędników i radnych niektórych koalicyjnych, co o tym myślą. No i od jednego z koalicyjnych radnych usłyszeli, że właściciel może robić ze swoją działką co chce. I po prostu tak się wściekłem, bo zastanawiam się, kto w tym mieście jest właścicielem terenów gminnych. Mieszkańcy czy urzędnicy, radni, a może pan prezydent Rosicki? No jest pewna wybrana grupa, która zajdzie tutaj. Dobrze, to żeby puścić dalej, ja mam pytanie wprost. Jak pani się co się z takiego stało, że pani się zaangażowała? Ja jestem, nie jestem związana tutaj, jak pan wdrożony w temat. Jestem zwyczajną panią, taką jak pani, mieszkanką, która. To jest już mój trzeci protest. To nie jest mój pierwszy protest. I ja mam to szczęście, że mieszkam w bardzo zielonym miejscu. Mieszkam niedaleko od Zdrowia. Naprzeciwko mojego domu jest dawny poligon, brus. Nasze nieszczęście, nawiązując tutaj do Pani pytania o Radę Osiedla, polega na tym, że my, jako jedna strona ulicy, mieszkamy w gdyby Radzie Zdrowie, Mania, natomiast brus po drugiej stronie ulicy należy już do Złotna. Więc na przykład nasza Rada tak naprawdę nie zaangażowała się w naszą walkę. My na temat zabudowy brusa dowiedzieliśmy się zupełnie przypadkiem. To znaczy, ja mogę wspomnieć jeszcze coś wcześniej. Czy przypadek jest wam? Tak, to jest zupełnie. To znaczy, tutaj był ktoś przytomny, kto przeczytał bardzo uważnie projekt planu zagospodarowania. Tak? To jest projekt, ten nowe studium zagospodarowania, projekt. Ja nie wiem, czy Państwo mieli okazję się z tym zapoznać. To nie jest łatwy dokument do przeanalizowania. To nie jest tak, że się bierze, otwiera stronę PDF i w zasadzie wszystko na nim widać. To jest rozdzielone na poszczególne mapki i naprawdę trzeba dużo samozaparcia, żeby zrozumieć, co tam jest napisane. Ktoś to przeanalizował, podniósł alarm. Według tego nowego projektu w zasadzie cały brus, cały teren brusa był zaplanowany pod zabudowę osiedla. To jest naprawdę duży teren zielony i to nie jest pole, to jest pełno drzew do wycięcia. Ale cały teren? Tak, bo przecież dostawaliśmy informację z Piotrowskiej 104, że jest tylko 5%, czy 10%. W tym projekcie pod zabudowę był cały brus, cały teren brusa. To znaczy cały teren brusa fizycznie był zaznaczony kolorem, że będzie jako tereny pod zabudowę jednorodzinną, tak? I tam było coś takiego napisane... A jaka jest tu zabudowa? To miało być... Działki? Działki, działka, osiedle rezydencjonalne. Czyli 2000? Tak. Powyżej 2000. I następnym takim elementem, który był tam napisany, że jak gdyby procentowo zieleń to miało być 50%. My na przykład mówimy, ok, no, czyli to oznacza, że 50% tej działki musi zostać lasem. Po czym dopiero wdroszyliśmy się w te wszystkie przepisy, że tak naprawdę osiedle z wieżowcami to jest osiedle, które ma 30% zieleni biologicznej czynnej. Więc tutaj liczy się oczko wodne, liczy się sadzawka, liczy się mech na tarasie, liczy się taki parking, który jest taką kratką, to też jest powierzchnia biologicznie czynna. Tak, plaże też są zielone. Ja miałam dokładnie tą samą frustrację, którą mam pani teraz, że ja muszę zacząć być ekspertem i w zasadzie ja muszę każde drzewo własnymi rękoma bronić. Miasto oczywiście było przygotowane na ewentualność jakichś protestów, więc od razu... A Pani się przepraszam, tak chronologicznie, kiedy to było? Kiedy to się Pani dowiedziała? To było w sierpniu. W sierpniu zeszłego roku, okej. Okay. Tak. I miasto było jak gdyby przygotowane na protesty i od razu w zasadzie pojawił się plan B,
postaci zabudowy terenu po drugiej stronie ulicy, że te, jak gdyby te rezydencje powstaną tylko w pasie 200-metrowym od ulicy, wycinając las. Problem polega na tym, że akurat ten pas to jest ten najbardziej zalesiony, to jest najgęstsze zalesienie w tym miejscu, dlatego że w środku zaczynają się chmury. Te drzewa były sadzone tam przez mieszkańców w jakimś czynie społecznym. Dokładnie, więc i jak gdyby każdy nasz argument, my to najpierw podeszliśmy z tym niedowierzaniem, jak można wyciąć taki kawał lasu, tak, że i zacząć stawiać domy. To się, nie mieściło nam się to w głowie, że ktoś w ogóle może coś takiego zaplanować. Ale każda rozmowa, każda próba dowiedzenia się jakichś szczegółów była, że no, miasto potrzebuje bogatych mieszkańców, ich podatków, więc to jest jak gdyby, żeby patrzeć jak gdyby na to w perspektywie całego miasta znowu. Pan Walasek a propos jakiegoś występu w TOI powiedział nam, że w ogóle nie wie, o co nam chodzi, bo mamy przecież zdrowie, a w ogóle to jest przecież Lublinek, tak blisko. Więc i tutaj żadne jak gdyby argumenty nie działały. I tutaj no, ja muszę powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie strony społecznej, to ja myślę, że byśmy przegrali to. Bo to, było, to była taka presja, tam też były zebrane podpisy, które w ogóle miasto się w ogóle nie odniosło do tego. Potem były właśnie składane wnioski do tego projektu. I to naprawdę, wierzcie mi Państwo, do tego stopnia, że myśmy sprawdzali, pilnowali, jak się ludzie podpisują, bo ponoć, jeżeli jest niewyraźnie napisane imię, nazwisko, to taki podpis może zostać, taki może zostać odrzucony. Ja wiem, że tych wniosków do tego projektu było na pewno grubo ponad 1000. Więc jak ja, 1500 chyba nawet, więc jak ja usłyszałam, przecież były podpisy naukowców, więc jak ja no, usłyszałam w telewizji, że oni powiedzieli, że tych wniosków było 300, no, to... A z kim Państwo się kontaktowali? W sensie z zarządu miasta? Ja myślę, że petycja była złożona bezpośrednio do Pani Prezydent. Pani Prezydent się do tego nie odniosła. A kto się odnosił na co dzień? Tak naprawdę, to takie pytania to był właśnie Pan Rosicki, Pan Walasek, tak? I to nie były takie bezpośrednie rozmowy. Tylko to były takie właśnie jakieś wystąpienia na Facebooku, jakieś takie wypowiedzi w telewizji, to jak nie była rozmowa z nami. My żeśmy sobie protestowali, natomiast no, tutaj jak gdyby ten proces się wydarzył. Ja nie umiem powiedzieć, co się wydarzyło. Ja nie umiem na dzień dzisiejszy powiedzieć, co się wydarzyło, że została zmieniona decyzja. A intuicja co Pani podpowiada? Że to eksport. Że to by nie no, brzydko wyglądało, by zacząć taki teren lasu wycinać. No dobrze, ale EXPO, ale myślę, że chyba bardziej... Myślę, że na pewno protesty, na pewno, to na 100%. Myślę, że to na 100%, znaczy to, że myśmy tam organizowali, bo to się wszystko działo w okolicy Wszystkich Świętych, to organizowaliśmy, paliliśmy znicze pod tymi drzewami, tam przyjeżdżała telewizja, telewizja. Także, ale ogólnie wrażenie było takie, że no, naprawdę to nie robi za bardzo. Były spotkania, przecież byliśmy w urzędzie, tak? Były debaty. Być może te protesty przyniosły skutek. Być może tak, no, ponieważ na przykład mieliśmy taką sytuację, że zostało ogłoszone, że będzie debata w sprawie Bursa. Nie wiem, czy Państwu się rzuciła to gdzieś w oczy komuś, że będzie na każdym osiedlu spotkanie z mieszkańcami, żeby każdy mógł się wypowiedzieć na temat Bursa. Ja zwracam uwagę właśnie na jednym ze spotkań na Widzewie. A tej dzielnicowej, bo to były dzielnicowe ostatecznie. Chociaż pani prezydent z uporem maniaka, nie wiem czemu powtarzała, że to są spotkania osiedlowe, a to były dzielnicowe. Na Widzewie były dwa, ja byłem na jednym. I zadałem pani prezydent takie pytanie, dlaczego ona chce, żebym ja się wypowiadał na temat drugiej części ludzi. Ale no, argument był tak, natomiast osoby, które poszły na to spotkanie, nagle dowiedziały się, że to spotkanie wcale nie jest. Nie dotyczy Brusa. To spotkanie tak naprawdę dotyczy problemów danego osiedla i no, rzeczywiście no, tutaj osoby z Widzewa wcale nie chciały rozmawiać na temat Brusa, one chciały rozmawiać na temat swoich lokalnych problemów. Czy to jak teraz Państwo, czy jakiś tam plan zagospodarowań, a nie na temat jakiegoś Brusa, który jest kawał miasta dalej, tak?
Być może. Natomiast ja jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy, a propos tutaj protestów, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, protest w sprawie Brukseli jest moim pierwszym protestem w tym terenie. Tam już powstaje osiedle, kawałeczek dalej, na tak zwanym Małym Brusie. I tam to jest w ogóle historia naprawdę... My właśnie nie możemy być stroną w tej sprawie, dlatego że mieszkamy za daleko. Ja rozumiem, że te tereny zostały, bo Brus jest jak gdyby terenami powojskowymi. One zostały sprzedane częściowo miastu, a częściowo ten Mały Brus został sprzedany, no właśnie, komuś. I ten ktoś w nocy wyciął drzewa i zaczął tam stawiać bloki. I nigdy sprawcy nie ujęto. A ile wyciął tych drzew? Ja nie wiem dokładnie, ale sporo. Ale jest... 100? 10? Nie, no więcej to chyba było. Z 300. No, tam myślę, że jeszcze więcej. Więcej chyba było. Okay. I na razie stawia, na razie tam jest stawianych chyba 6 bloków na 90, na prawie 100 mieszkań. Ja już z przerażeniem patrzę, jakie jest zwiększone równo naszej ulicy. Tam w ogóle nie ma pomysłu na jakąś przepustowość. Już powstaje osiedle tutaj po fabryce przy Nazdrowiumanie, gdzie właśnie mieli budować, zabudowywać ten skwerek, ten protest, który widzieliśmy na filmie. Więc ten teren już jest zakorkowany, a jak tam powstanie jeszcze dodatkowe osiedle, które na razie ma powstać na 100 mieszkań, a docelowo tam ich ma być chyba 300 albo nawet więcej, to nie wiem jak, po prostu my wyjedziemy z domu. Kilka tysięcy. I to jest pierwszy w zasadzie protest, w którym ja brałam udział. Nie angażowałam się osobiście, wiem, że tam Rada Złotna bardzo walczy. No w tej chwili jak gdyby sprawa jest przegrana, dlatego że nawet w sądzie powiedziano Radzie, że pomimo tego, że są plany zagospodarowania miejscowego, te plany dla dewelopera są uchylone. To jest dobre, jest ważniejsze. Natomiast trzeci taki projekt, i to też protest, i to też bardzo ciekawy, ja mieszkam bardzo blisko, tam są takie obiekty sportowe, które teraz zostały przez miasto bardzo mocno wyremontowane, koło Minerskie one są reklamowane. To są takie boiska, na które kiedyś jeszcze ja mogłam z moimi dziećmi iść i tam pobrać piłkę. W tej chwili nie ma szans, żeby w ogóle tam wejść, jest to zamknięte, jest to tylko i wyłącznie dla dzieci z OKS-u. Dobrze, nieważne. Natomiast to boisko od szeregu domu jest oddzielone takim pasem zieleni, którym notabene przechodzą zwierzęta na zdrowie. Nie wiem, czy kiedyś Państwo mieli okazję widzieć sarny na zdrowiu, to te sarny właśnie przechodzą tym fragmentem takiego zazielenienia między domami. I dwa lata temu, zupełnie przez przypadek też, w zasadzie obserwując proces oznakowywania drzew na tym terenie, dowiedzieliśmy się, że miasto zaplanowało sprzedaż tej działki i budowę tam hali do karmienia. Czyli takiej hali wklejonej pomiędzy prawie osiedla, 11-metrowej hali, która ma być wklejona prawie że w osiedle. I też wtedy był ogromny protest, zbieraliśmy podpisy. Tylko tutaj chyba inwestor się trochę wystraszył. Tutaj był inwestor, który wycofał się, znaczy zakupił inną działkę, bo ta hala powstaje, tylko że w innym miejscu. Natomiast z Brusem, no na przykład efekt jest taki, bo my już jesteśmy po etapie tych takich nerwów, to co pan teraz przeżywa, to my jakby już jesteśmy na razie po. Natomiast nie możemy się na przykład doprosić w tej chwili, żeby postawiono znak zakazu wjazdu. Ludzie normalnie samochodami wjeżdżają do środka lasu. Nie można się doprosić, żeby postawić, chyba już 3 miesiące czekamy, żeby znak postawić, zakaz wjazdu. Więc reakcja Straży Miejskiej? To nie jest teren leśny, nie mają obowiązku. Nie jest jako teren leśny. To nie jest teren. Udało nam się tylko wywalczyć tyle, że na tym terenie, że on w tym projekcie, tam studium, jest oznakowany jako teren rekreacyjny, więc no, można tam coś budować, ale nie będą to domy takie mieszkaniowe. Tam na pewno chcieliby tam naukowcy wejść, no bo zresztą takie były głosy, że jak to, będziemy budować domy na grobach, przecież tam nie wiadomo ile jeszcze ciał jest tam zakopanych w tych terenach, tak? Nie robiło to wrażenia, to się pozbiera.
No dobrze, ale jakby Pani jeszcze mogła powiedzieć, bo to jest ciekawy wątek, bo PO miało swoją wizję, czyli deweloperka dla bogatych ludzi, a jakie miał wizję PiS? PiS miał fantastyczną wizję. No proszę, przedstawić. Wizja była taka, że nie byłoby lasu, byłoby jezioro. Zaraz obok tego jeziora byłby stopień narciarski. I ogólnie mnóstwo jakichś takich strzelnic, ogólnie no, bardzo fajne miejsce rekreacyjne, za 300 milionów. Myślę, że nigdy by nie powstało. I tam byśmy jeździli nartami. To znaczy, Kosznia narciarska dla młodych. I tam miała być kosznia narciarska w ogóle chyba z trzema zjazdami. Miały być dwa normalne i jeden taki za dzieci. Tak. Znaczy ja nigdy nie podeszłam do tego pomysłu poważnie. No ale to poważna partia przedstawia. Ale no, znaczy jak gdyby... Znaczy dziwię się w ogóle, no bo ja nie wiem czy Państwo wiecie, że był plebiscyt i tam naprawdę zebrała dużo głosów ten pomysł, bo ten pomysł został wystawiony przez miasto w głosowaniu Vox Populi i tak naprawdę ta opcja dostała prawie 1000 głosów, także może jest potrzeba na sztuczne jezioro. No. Znaczy tam w ogóle kiedyś było jezioro, nie wiem czy Państwo wiecie, tam było jezioro, tylko ono zostało zasypane. Góra miała być, no, na narty miała być usypana z ziemi, z kopania tunelu. No dobrze, to mamy drugą historię. Ja jeszcze zanim przejdę do Pani doktor, jeszcze chciałbym Pani radio, proszę zająć miejsce i opowiedzieć swoją historię. Pamiętam teraz 5 lat do tyłu, czyli do 2013 roku i będę dublować, bo nie wiem, nie słyszałam Pana, natomiast słyszałam Panią i oczywiście historia zaczyna się w taki sposób, że nagle... Przez przypadek ktoś rozsądny, ja mieszkam na Redkini i historia dotyczy terenu brzozowego lasku i placu zabaw na Redkini. Tak to nazwałam w internecie, na Facebooku zrobiłam profil. Wyglądało to w ten sposób, że tam między blokami mamy około 6000 metrów kwadratowych powierzchni zielonej, gdzie jest piękna trawa, gdzie są posadzone brzozy. Jest taka częściowo tylko trawa, częściowo tylko brzozy. Fajny teren, na który często przychodzili ludzie tam z okolicznych bloków i nie tylko. I pewnej niedzieli, wychodząc na balkon, akurat mój balkon wychodzi na ten teren, widzę, że na drzewach jest coś ponaklejane. No więc nie wiem, z psem chyba wyszłam. No i czytam. Uwaga mieszkańcy tego Redkini. Jeżeli nie chcecie, żeby w tym miejscu powstała Biedronka, taki anonim był, to zróbcie coś z tym, bo za chwileczkę wasze drzewa zostaną wycięte i zaraz nie będzie tego terenu zielonego. Nie cytuję dosłownie, no ale tak mniej więcej kartki rozwieszone na co piątym drzewie. Przyznam, że się przeraziłam, bo to gdzieś tam ten teren zielony był dla mnie na przykład podstawowym argumentem do zamieszkania w tym miejscu, bo to po prostu bardzo fajnie, tam się dobrze mieszka z tą zielenią. No więc cóż, natychmiast zgromadziłam grupę osób, które chciały o cokolwiek powalczyć, czy też dowiedzieć się, bo tak naprawdę to nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi. Wiedzieliśmy tylko, że ktoś chce postawić jakąś Biedronkę, nie wiadomo kto, nie wiadomo gdzie. My nawet nie wiedzieliśmy, do kogo należy ten teren tak naprawdę, no bo ludzie sobie mieszkają na osiedlu. Plac zielony, no to jest dla mnie po prostu placem spółdzielni mieszkaniowej i tyle. Okazało się, udało mi się tam zebrać taką grupę osób, która chciała coś zrobić i byli mocno wzburzeni sytuacją, ja zresztą też. Dowiedzieliśmy się, ściągnęliśmy natychmiast telewizję, radio, media, bo wydawało nam się, że pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to poruszyć opinię publiczną i dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby w ogóle cokolwiek zdziałać, bo się okazało, że sytuacja z wycięciem drzew jest taka, że w zasadzie na drugi dzień może już przyjadą ludzie do wycinki, bo drzewa były zaznaczone czerwonymi krzyżykami, co drugie drzewo na czerwono, czy tam prawie każde. Okazało się, na klatkach zaraz schodowych na drugi dzień czy na trzeci pojawiły się informacje
o tym, że inwestor wystąpił, cytuję teraz ten tekst z administracji, z tej ulotki, informacji, obwieszczenie dla mieszkańców, że na tym, terenie inwestor wystąpił o warunki zabudowy, właściwie nie inwestor, tylko w imieniu inwestora, pan Piotr Biliński, wystąpił o warunki zabudowy dla mało, średnio powierzchniowego pawilonu handlowego. Pawilon handlowy zamiast zielonego terenu. Dodam, że w tej części Redkini mamy pawilon 200 metrów, co jaka tam, 100 metrów dalej, duży pawilon. W drugą stronę 100 metrów mamy niedawno wybudowane Tesco, następne 50 metrów to jest jakiś tam Intermarché. Jesteśmy naprawdę dobrze zaopatrzeni w supermarkety w Goł. No i zaczęło się i tak naprawdę osoby, które, no bo u nas to też jest tak, że ja się tym zawodowo w żaden sposób nie zajmowałam. I cała masa osób, które weszły do tej grupy takiej przeciwdziałania, szybkiego przeciwdziałania, weszły od tak po prostu intensywnie pod wpływem emocji, z marszu, bez żadnego doświadczenia, bez przygotowania, więc tak naprawdę to trzeba było nam zdobywać każdą informację. Jak się dowiedzieć jakąś informację, też musieliśmy się dowiedzieć, bo nie wiedzieliśmy jak. I u nas udało nam się dzięki dziennikarzowi, zdaje się TOI wtedy, dowiedzieć w ogóle o co chodzi, bo się okazało, że teren, o którym mówię, nie jest terenem spółdzielni, że jest to teren miasta. W momencie, kiedy budowana była Redkinia, ta cząstka Redkinia, o której ja mówię, wywłaszczani byli rolnicy, tam dostawali odszkodowania, wykupowane były ich pola. I robione były oczywiście plany zagospodarowania terenu, powstawały bloki, natomiast w tym miejscu, o którym ja mówię, o naszym brzozowym lasku, miało powstać przedszkole, które nie powstało. I pewnie z tego powodu też może ta cząstka, taki kwadrat, prostokąt właściwie, nie był jakby spółdzielni, tylko należał do Urzędu Miasta. Przedszkole nie powstało, teren się zazielenił i był takim terenem po prostu dla mieszkańców. Nikt tam o niego specjalnie nie dbał. Na szczęście dla nas nikt specjalnie o niego nie dbał, jeśli chodzi o stawianie tam jakiejś infrastruktury, chociażby rekreacyjnej, a może też do czasu pojawiła się jakaś ławka, potem była likwidowana, pojawiło boisko, potem było zlikwidowane, ale generalnie z tego terenu bardzo chętnie korzystali ludzie. I jakiś czas temu spółdzielnia zrobiła tam plac zabaw, więc tam była huśtawka, ławki, piaskownica jakaś i tak dalej. I okazało się, że, to mówię teraz ten stan wiedzy, jaki miałam, bo dzisiaj na przykład mam już ciut inny, okazało się, że ten teren starają się odzyskać byli właściciele, właściwie spadkowiercy byłych właścicieli. Że są takie przepisy prawa, które mówią o tym, że jeżeli na tym terenie przez tam 20 lat po zakończeniu inwestowania nie powstało to, co miało powstać, to oni mogą zacząć się o ten teren z powrotem ubiegać. No i tym sposobem dowiedziałam się, że już na jedno pole, to jest taki pasek 15 metrów szeroki i długi, tak przez cały ten nasz teren, że już tam jakieś panie spadkobierczynie się pojawiły i już ten teren mają w swoich rękach. Ale zapomniałam jeszcze o bardzo istotnej kwestii, mianowicie o tym, że my jak powoli zaczęliśmy wchodzić w te informacje, o co chodzi z tym terenem, błyskawicznie się pojawiliśmy w Wydziale Ochrony Środowiska, żeby sprawdzić co z tą wycinką, bo się baliśmy, że nam nagle z dnia na dzień drzewa wytną. Była taka sytuacja, że pismo zginęło nagle, jak się okazało, jak przyszliśmy tam w jakąś taką bardziej zorganizowaną grupą, już nie było pisma w sprawie o wycięcie drzew. Potem się okazało, że Urząd Ochrony Środowiska odmówił już, ale to już po naszej, po tym jak my się pokazaliśmy już odmówił tam wydania tych warunków zabudowy ze względu na ochronę terenu zielonego. Wydział Ochrony Środowiska? Nie, Wydział Ochrony Środowiska wydał negatywną opinię dla tego terenu. I już a była potrzebna opinia? Tak jest nawet, nie mam przy sobie tego pisma, natomiast była. Normalnie to była przy inwestycjach celu publicznego. To jeszcze mogło być takie czasy, że była potrzebna. No bo mówimy tutaj o 2013 roku. Nie, inwestycja celu publicznego. Teraz się może trochę zmieniło, bo jak my
Bo jak oni budowali ten, chcieli budować tą halę, to w ogóle było tak, że drzewa, te wycinki były zaznaczone, zanim ten teren został sprzedany. I jak ja wtedy my dowiadywaliśmy się, to mówiono nam, że takie pozwolenie z wydziału to jest z dnia na dzień i z dnia na dzień. Prywatne inwestycje to rzadko kiedy Wydział Ochrony Środowiska może Tak, że pojawił się inwestor, natomiast teren w dalszym ciągu ten czas był w posiadaniu miasta. To nie było tak, że ten teren był już własność odzyskaną, bo ten teren tak naprawdę ci spadkobiercy odzyskali pod koniec zeszłego roku. Dopiero. Natomiast wówczas jeszcze był to teren miasta, jak się okazało w 2012 roku oni wystąpili o zwrot tego terenu najpierw do naszego, do Łodzi, do prezydenta, potem do wojewody i w końcu sprawę prowadził sąd w Skierniewicach. Taka jest historia. Natomiast z takich działań naszych społecznych doprowadziliśmy do tego, że powstał profil na Facebooku, który błyskawicznie zaczęła tam rosnąć jego polubienia i udostępnianie informacji. Także my w ciągu w zasadzie bardzo krótkiego czasu mieliśmy już 1500 ludzi, którzy na tym profilu tam ostro działali. Ale to zaangażowanie wielu osób w to wchodzi. Udostępnialiśmy informacje, rozwieszając po całym osiedlu na klatkach i tak dalej. I w momencie, kiedy osiągnęliśmy pewien pułap popularności w internecie, zaczęli się zgłaszać do nas politycy. Najpierw napisał pan Makowski, że ma żonę prawniczkę, że bardzo chętnie nam pomoże. Za chwilkę dostaliśmy informację od pana Treli, że... Słucham? Czy ten sam pan Makowski, Krzysztof Makowski, tak, który jest teraz... Tak. Społecznym przedstawicielem pani prezydent do spraw Radosiedli. I takich pojedynczych zaproszeń do współpracy, tam jeszcze Partia Zielonych się z nami zaczęła, przy czym im za bardzo zależało na tych podpisach, które my zdobyliśmy, żebyśmy my już wchodzili w tą sytuację. Najbardziej pomocny w tym wszystkim okazał się wówczas, przynajmniej tak nam się wydaje, ale nie wchodziliśmy, staraliśmy się nie wchodzić w żadne rozgrywki polityczne. Traktowaliśmy to zupełnie społecznie i czysto i żeby oni też nie ukrywali przy naszej okazji sobie czegoś, bo mieliśmy taką sytuację jedną, kiedy pani Agnieszka Nowak, wiceprezydent ówczesnego miasta, zorganizowaliśmy zebranie z mieszkańcami, tam tłumy przyszły i ona wówczas, i przyszli oczywiście też przedstawiciele różnych frakcji politycznych i tam się zaczęła trochę taka targowica i no to nie chcę tu sobie zasług jakichś tam przypisywać, natomiast w pewnym momencie po prostu ja nie wytrzymałam, poprosiłam ich, żeby się przestali targować, bo my tutaj w zupełnie innej sprawie przyszliśmy, bo oni zaczęli się argumentami wymieniać i takimi potyczki polityczne robić, odchodząc zupełnie od tematu, więc zwróciłam na to uwagę i przyznam, że zareagowali wszyscy, natychmiast się skończyło. Więc dostaliśmy wtedy obietnicę od Urzędu Miasta, od pani Agnieszki Nowak, że miasto będzie walczyć o ten nasz teren, żeby ci spadkobiercy nie odzyskali go. Do ostatniego tchu będzie walczyć, ale my też już wiedzieliśmy, że pierwsze co musimy zrobić, to musimy szybciutko postarać się o plan zagospodarowania tego terenu, żeby je zakwalifikować jako teren rekreacyjny i o dziwo przy wsparciu kilku osób, m.in. pana Treli, udało nam się to zrobić tak, że w 2014 roku już plan był uchwalony jako teren rekreacyjny, bez możliwości grodzenia, bez możliwości jakichś tam stałych naniesień. To było przed wyborami? To było w takim okresie. I później, i wydawało nam się w słodkiej naiwności, bo jakoś też nie braliśmy pod uwagę tego, że w ogóle te plany można później w jakiś tam sposób podważyć, zmienić. Nam się wydawało, że już odzyskają ten teren. Trudno, to jest teren rekreacyjny. Byliśmy w wielkim błędzie, jak się okazało. Ponieważ po pierwsze, takie plany można zmienić, są dwa sposoby na zmianę tych planów i tego się obawiamy. Ponadto właściciele, którzy odzyskali ten teren, w tej chwili na przykład zażądali od spółdzielni mieszkaniowej usunięcia wszystkich naniesień tych rekreacyjnych, czyli całego placu zabaw z ławkami, ze śmietnikami i tak dalej, co spółdzielnia tam pod wpływem nacisków ze strony adwokata ichniego, grożącego sankcjami,
akcjami uczyniła. Tam jeszcze był zapis o tym, żeby zlikwidować dwa chodniki, dwie ścieżki komunikacyjne, które są na dwóch bloków w przypadku tego terenu, bo inaczej ludzie muszą chodzić tam w koło, jak ogromny wtedy muszą szmat drogi nadrobić. Spółdzielnia odpowiedziała na pierwsze pismo w ten sposób, że tej ścieżki nie zlikwidują, ponieważ nie oni ją robili. Teraz już dostaje drugie pismo z taką ostrą reprymendą, że mają usunąć ścieżkę. No to już są takie działania, takie zagrywki w stylu urządźmy mieszkańcom kiepskie życie. Tak, jakieś pogłoski zaczęły chodzić o zrobieniu toru kartingowego tam gdzieś na tym terenie i tak. No tego się jakoś specjalnie nie boję, bo myślę, że do tego by nie doszło. Natomiast usunięcie tych ścieżek będzie rzeczywiście utrudnieniem. Ale dzisiaj, bo ja teraz się spóźniłam, ponieważ właśnie byłam na zebraniu w spółdzielni, bo staramy się ze spółdzielnią w miarę dobrze współpracować. Na ile to możliwe, wymieniać się informacjami. Nie mam stuprocentowego zaufania do spółdzielni, ale powiedzmy, że częściowo tam troszeczkę od niej się dowiadujemy. I dzisiaj się dowiedziałam, że spółdzielnia w 2006 lub 2007 roku, tu jeszcze nie mam tego pisma, więc nie powiedzieli mi, w którym roku dokładnie, występowała do miasta, kiedy jeszcze miasto w ogóle nie miało żadnych pism od tych poprzednich właścicieli. Występowali do miasta o to, żeby ten teren odzyskać, albo żeby go odkupić, albo żeby go zamienić na inny teren. I ponieważ we władaniu własnością spółdzielni jest też niedaleko taki spory teren, więc oni chcieli troszeczkę na takiej zasadzie, że ten zielony wśród bloków zamienią na tamten, który jest jakby na zewnątrz osiedla, daje pewne możliwości, z rekompensatą finansową oczywiście na rzecz Urzędu Miasta. Tam ustalona była, zdaje się, 1 200 000 kwota tej rekompensaty. Przynajmniej tak, nie mając dokumentów, tyle prezes był w stanie powiedzieć. I doszło, bo to jest jakaś tam procedura, która ma ileś etapów i doszło, i teraz nie pamiętam jak się nazywa, to mam gdzieś tam zapisane, w każdym razie doszło do takiego momentu, kiedy już w zasadzie można było te negocjacje i tą umowę zawrzeć. I się okazało, nawet już coś u notariusza było spisane i się okazało, że miasto nagle, bez podania przyczyny, wycofuje się z tego, że oni jednak tego nie zrobią. Potem się okazuje, że i wtedy jeszcze, jak mniemam, ci spadkobiercy nie mogli, nie znam się na tym, ja sobie tak gdybam po prostu dzisiaj, że wtedy jeszcze ci spadkobiercy nie starali się i sytuacja była zupełnie czysta, mogli sprzedać, nie sprzedali. Dopiero po kilku latach spadkobiercy się odezwali i zaczęły się wyjazdy. I teraz sytuacja wygląda tak, że jedna działka jest odzyskana, kilka następnych, nie wiadomo co się dzieje. Pan Teller już nie jest tak przyjacielski jak był, bo coś się zmieniło mocno. Nie, jest prezydent. No i na przykład 9 lutego złożyłam jego pismo na dziennik, że prosimy o informację na temat brzozowego lasku konkretną. Ile osób się o niego stara, na jakim etapie jest postępowanie, jakie ma zamiar miasto podjąć decyzję w tej sprawie. Od 9 lutego do tej pory nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Noszę się z zamiarem błyskawicznej już w tej chwili. Skargi na takie postępowanie administracyjne, tak. Bo ono już po prostu przekroczyło wszelkie granice, a my założyliśmy w międzyczasie stowarzyszenie zwykłe na potrzeby takiego działania, chociaż nie często z tego korzystamy, ale mamy też. I tam jako stowarzyszenie zresztą wystąpiliśmy, to nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby indywidualnie jako osoba fizyczna wystąpić z takim zapytaniem niż jako stowarzyszenie. Mam wrażenie, że jest gorzej. Że jako stowarzyszenie jest chyba gorzej. No. Natomiast na pewno mamy potencjał w postaci, my teraz byliśmy uśpieni przez 4 lata, bo nic się nie działo, więc tam nawet ani na tym Facebooku się za dużo nie działo, bo spokojnie już wszyscy mieli nadzieję. Bardzo ciężko się pracuje z mieszkańcami, bo mieszkańcy też zapominają, nie do końca, to jest skomplikowana sprawa, nie do końca wiedzą o co chodzi. Jeden usłyszy część historii, drugi usłyszy część, więc nawet mieliśmy ostatnio taką sytuację, że chcieliśmy przypomnieć trochę ludziom o co chodzi i zaprosiliśmy RETSAT, naszą regionalną telewizję taką, żeby zrobić reportaż, z którego większość mieszkańców Naletkini, która ogląda sobie RETSAT, żeby się dowiedzieli czegoś. No niestety wyszło jak wyszło, czyli jedna wielka
łomotanina, każdy chciał coś powiedzieć, chociaż nie za bardzo wiedział, co chodzi. Znaczy, ciężko się pracuje też tak po prostu z mieszkańcami, ale dajemy radę i jak to z ludźmi. Takie zawsze, to są emocje i każdy. Tak. Dajemy radę. No dobrze, to dziękuję za tą trzecią historię. Pani doktor, jak pani tego słyszy, to co na to łódzkie UNESCO? Nie jesteśmy łódzkim UNESCO, jesteśmy łódzką akademią, polską akademią nauk już bardziej, jesteśmy bliżej. Jakby pani mogła powiedzieć też, czym się państwo zajmujecie na początek? Jesteśmy centrum ekobiologii. Naukowo zajmujemy się po prostu badaniem cyklu wodnego i jak ten cykl wodny zależy właśnie od roślinności. Jak roślinność i woda wpływają na mikroklimat. Czyli jesteśmy blisko tych tematów, które gdzieś chyba Państwu przyświecają w tych walkach. Natomiast ponieważ przez wiele lat zajmowaliśmy się zbiornikiem Suriowskim, z Lewiną zbiornika, teraz jesteśmy w Łodzi, zajmujemy się dosyć mocno tym, co się dzieje w Łodzi, a przynajmniej się interesujemy. No i między innymi profesor Zalewski był autorem Błękitnej Zielonej Sieci. Co to jest? Bo to myślę, że większość mieszkańców nie kojarzy. Błękitna Zielona Sieć powstała jako taka idea, że Łódź jako miasto 22 rzek posiada nieprawdopodobny potencjał, żeby w przeciwieństwie do innych miast europejskich w zasadzie mieć gęstą sieć terenów zielonych opartych chociaż o koryta rzeczne i o doliny rzeczne, zaczynając jakby od czegoś. Ma to głęboki sens, ponieważ nasze rzeki, wiadomo, mają swoje źródła, te szerokie dosyć korytarze, czyli jakby spajają centrum miasta z zielonym kręgiem wokół miasta. Można sobie wyobrazić, że oczywiście jest to ważny system z punktu widzenia krążenia wody i z punktu widzenia mikroklimatu, ale jest to bardzo ważny system, jeżeli mówimy o zwierzętach, bardzo ważny system, który pozwalałby zwierzętom przemieszczać się rzeczywiście przez miasto i być może nawet... Przepraszam, że mogłem przerwać, bo Państwa projekt Zielonej Sieci jest na przykład na stronie takiego dystryktu w Nowej Zelandii pokazywany jako projekt modelowy, który został już jakby wykonany. I jest tu zdjęcie właśnie tej błękitno-zielonej sieci i są zalecenia takiego dystryktu w Nowej Zelandii właśnie, że tu w Łodzi coś takiego powstało i zostało wykonane, także to też jest... Bo chciałam powiedzieć, że błękitno-zielona sieć jest... Lady, w ogóle. Błękitno-zielona sieć znalazła się w dokumentach studium. Między innymi właśnie z miejską pracownią urbanistyczną mocno nad tym pracowaliśmy. Też pracowaliśmy nad tym, żeby nie tylko to były te obszary właśnie koryt rzecznych, żeby znalazły się w tej sieci właśnie obszary rolnicze, bo ważne jest, żeby zachować pewną różnorodność krajobrazu, a nie po prostu łąki, czy też sam jakiś dziewiczy las. Wiadomo, że tych dziewiczych lasów też za dużo nie mamy. Więc chcieliśmy stworzyć spójny obraz dla miasta i dla połączenia centrum miasta z obrzeżami miasta. Nie wiem, czy Państwu jest znane takie podejście do planowania przestrzennego i zabudowy, które się nazywa zabudową o niskim wpływie na środowisko. Low impact development. No i tak nam się marzyło, że stworzymy wizję tej błękitno-zielonej sieci. Ona będzie spajać ważne tereny zielone o różnorodne tereny, czyli i trochę łąki, trochę obszarów rolniczych, lasy i tak dalej, ale przy okazji będzie łączyć dzielnice, będzie spajać pewne obiekty historyczne, będzie przecież tą sieć można rozbudować też w oparciu o aleje, o parki, czyli można ją potem już wzbogacać i rzeczywiście spowodować, że będzie to też taki nie tylko żywy organizm, ale też siatka fajnych szlaków komunikacyjnych, jeżeli ktoś chce przebiec się, przejechać rowerem, przejść i tak dalej. Który to było? Trudno powiedzieć, bo my to już chyba dosyć długo w tym siedzimy. Myślę, że to pierwsze publikacje, chyba 2005-2006, trudno mi powiedzieć. Natomiast najpierw to był ten
obraz, który pani pokazała, to była jakby taka pierwsza wizualizacja marzenia. Natomiast on potem został przetłumaczony rzeczywiście w studium jako system przyrodniczy miasta. Z tym założeniem, że i tutaj bardzo dobrze się współpracowało z Miejską Pracownią Urbanistyczną, oni naprawdę starali się pomóc nam wpiąć w to. Ale waszą, czy wcześniej jeszcze tam pracowni urbanistyczną? To znaczy, przyznam, że jedyny problem, jaki mieliśmy, prawdziwy problem, to był ten problem ze studium pana profesora Banda, poprzednie studium, gdzie ten system przyrodniczy Łodzi dosyć pięknie został przetłumaczony w system terenów wystawienniczych, rekreacyjnych. Umówmy się, to poprzednie studium. W tym studium jakby te tereny są, ale to jest, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nie. W studium te tereny są. Inną rzeczą jest to, o czym Państwo mówicie, jak się respektuje... Ja jestem na terenie tych terenów. Właśnie dlatego mówię, jak się respektuje pewnego rodzaju logikę. Wiadomo, że studium nie jest dokumentem wiążącym, niestety. Jeżeli są plany lokalne, no to jest coś mocnego. Natomiast studium nie jest dokumentem wiążącym, ale są to wytyczne. I teraz zależałoby nam na tym, żeby miasto, rozumiejąc logikę, a przecież pod tą błękitno-zieloną siecią miasto Łódź się podpisało. A już to była wcześniej zielony krąg tradycji i kultury? Tak, to już nie nasze dzieło, nie będziemy się pod tym podpisywać. Natomiast zielony krąg tradycji i kultury jakby... Ale pokrywało się jakby to wszystko. Wie pani, zawsze jak słyszę miasto to, miasto tam... Nie, to nie, to zielony... Switch, prawda? Nie. Switch. Switch to była właśnie błękitno-zielona sieć. I mówił tak... Kto się podpisał pod tym? Pod błękitno-zieloną siecią? Centrum, przy czym były to... Ale nie, miasto się podpisało. Nie, to znaczy finansowanie to przyszło Łodzi, prawda? Tak? Jeżeli Państwo dacie coś do słowa, to może coś powiem. Nie. Projekt był projektem europejskim. Było to finansowanie z Unii Europejskiej dla działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania miastem z uwzględnieniem szczególnym gospodarowania wodą, ponieważ jeżeli się dba o cykl wodny, no to nie można zaniedbać terenów zielonych, bo im... Ja bym mówił, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie, czy bezpośrednio? Nie, bezpośrednio. I miasto Łódź było partnerem. W jakich latach ten projekt się... 2004-2010, czy 2005-2010. I teraz w ramach SMICZA stworzyliśmy taką platformę interesariuszy, która była otwarta właściwie na wszystkich, czyli przychodzili przedstawiciele różnych urzędów miasta Łodzi, byli też przedstawiciele organizacji pozarządowych, byli studenci, byli mieszkańcy. Kto chciał, tak naprawdę tą platformę współtworzył. I wydaje mi się, że w dosyć dobrej atmosferze wtedy wypracowaliśmy nawet wizję dla Łodzi 2030. Łódź mądrze zarządza wodą. I mówiąc krótko, że miasto się podpisało pod tym, mam na myśli, że niemalże wszystkie wydziały w tych naszych rozmowach uczestniczyły. A prezydent który? To był jeszcze czasem pana prezydenta Kropiwnickiego. Natomiast był pozytywny odbiór tego, że to jest Łodzi potrzebne. I zwłaszcza na etapie, wiemy, że miasto się musi rozwijać, tylko że ten rozwój o niskim wpływie na środowisko polega na tym, że najpierw patrzymy na mapę i najpierw decydujemy, co na tej mapie musi pozostać. I musi pozostać. Po prostu decydujemy, że miasto musi być przewietrzane, musi mieć odpowiedni mikroklimat. Jeżeli mamy 22 rzeki, rzeka musi mieć źródła, musi mieć swoje koryto, musi mieć swój korytarz, musi mieć swoją dolinę, muszą tam przebiegać procesy infiltracji, nie można tego wszystkiego wybetonować i tak dalej. Najpierw patrzymy na mapę. Decydujemy, które obszary są absolutnie krytyczne i wyjęte spod zabudowy. Następnie się zastanawiamy, ok, miasto się musi rozwijać, w których kierunkach może się rozwinąć. I jeżeli wydajemy zezwolenia na zabudowę, no to decydujemy też o tym, jaka ta zabudowa musi być.
Czyli jeżeli biurowiec kolejny w Łodzi, no to może niewybudowany i niewybetonowany i niewymurowany do granicy chodnika. Jeżeli powstają, zagęszczamy zabudowę, dobrze, w niektórych przypadkach jest to konieczne, w niektórych przypadkach no ta zabudowa Łodzi już wymaga interwencji bardzo poważnych, a wtedy możemy podjąć decyzję. Łódź walczy ze smogiem. Podstawą walki ze smogiem jest pozostawienie drzew. Pozostawienie drzew, zwłaszcza tam, gdzie są absolutnie krytyczne, krytycznie konieczne. Duże skrzyżowania. Smog ten, my mówimy cały czas o tym smogu ze spalania węgla i tak dalej, a co ze smogiem z tym komunikacyjnym, z ruchu samochodowego? Nie będzie tlenu bez zieleni. Nie będzie tlenu bez zieleni, ale potocznie mieszkańcy mówią, myślą o tlenie i tam, że spaliny i śmierdzi i tak dalej, natomiast nikt nie mówi o cząsteczkach i zawiesinach i pyłach w powietrzu. I to jest zanieczyszczenie komunikacyjne, które skraca nam bardzo poważnie życie, przeciętnie o 2 lata każdemu z nas. Ale wracając do tego, bo smogu mieliśmy kilka miesięcy temu debatę poważną. Więc... Tylko ważne jest, dlatego że to jest temat jakby bardzo gorący. Następnym tematem bardzo gorącym jest adaptacja miast do zmian klimatu. Czyli mamy 2 tematy bardzo gorące, w których kluczowym elementem jest zieleń i drzewa. Jakby każdy ten temat traktujemy kompletnie oddzielnie i podejmujemy decyzje, które są no, czasami absurdalne, a czasami są kompletnie niespójne z tym, co jest naszym priorytetem. No jeżeli to jest nasz priorytet, no to tak jak tu ktoś powiedział, że miasto, że właśnie radni używają tego argumentu, czy pani prezydent, że trzeba spojrzeć na miasto całościowo. No właśnie trzeba spojrzeć na miasto całościowo ze wszystkimi jego problemami i ze wszystkimi możliwościami. Zresztą się nie jest specjalistą, tak jak pan Rosicki, on jest po zupełnie innych studiach niż planowanie przestrzenne. Ale zapewne, czy dobrze, dobry studiant. Nam się udało pana Rosickiego wyciągnąć na spacer po Brusie. Mhm. I to było bardzo interesujące spotkanie, takie 3 osoby go zabrały. I on nam powiedział, że jemu się marzą takie tereny jak za granicą, żeby były takie ogrody i takie dzikie zwierzęta, żeby gdzieś dzieckiem można było przyjść. Także może mam wizję jakiś taki teren zielony. No. Mieszka w takim miejscu, wiem gdzie mieszka. Mieszka w pięknym terenie, obok największych jakby potentatów branży farmaceutycznej, ale to nie przeszkadza mu i jego żonie po prostu parcelować błękitno-zielonej sieci dla uzyskania doraźnych korzyści majątkowych. Ja jak walczyłam o Brus, to kontaktowałam się z osobami, które mieszkają poza terenami Łodzi, w bardzo zielonych terenach, tak? Mają duże działki, mają drzewa, te działki, ogrody i oni mówili do mnie, o co ci chodzi, jak się jedzie do Łodzi, to jest tak pięknie, wszystko tak ładnie. Tylko że ja mówię, no tak, że ty wracasz do tego swojego domu, w tym zielonym miejscu, a tu zostają ludzie, gdzie, no, jak ja na przykład wyszłam na Piotrowską, mówię, o matko, gdzie są drzewa? Nie ma. Nie ma drzew, są za to doniczki z kwiatami. Bardzo dobrze. Ja przepraszam, wrócę tutaj do tego projektu, o którym pani opowiadała. A żeby teraz trochę przełożyć te opowieści, tak? W okolicach Parku Promienistych jest jaka rzeka? I jak to możemy połączyć? Jak my możemy wykorzystać jako mieszkańcy, którzy walczą o tę sprawę, państwa projekt? Jeszcze jeden projekt, kolejny, teraz Uniwersytet Łódzki w takim projekcie. Zaraz, i centrum. Bardzo proszę, żeby centrum też uwzględnić. Jest to projekt wspólny. Jest jeszcze jeden projekt Najad. Trzeci projekt. To są wszystko projekty. Projekt Enable to jest projekt, w którym skupiliśmy się na jesieniu. Natomiast to jest projekt, który właśnie dotyczy dostępności terenów zielonych. Tej dostępności, która jest uwarunkowana fizycznymi barierami. Tutaj są razem ze mną koleżanki z centrum, Daria Sikorska i Renata Wodarczyk-Marciniak, które też właśnie w tym projekcie najbardziej działają. To jest projekt, który dotyczy właśnie tego, jakie są bariery w tworzeniu terenów zielonych, jakie są bariery również w użytkowaniu tych terenów, ponieważ nie czarujmy się, są takie osiedla nawet, które są nie w pełni zamknięte, ale nikt z nas nie czuje się tam mile widziany, nawet gdyby tam była ławka i trawnik i drzewo. No to jednak czujemy, że trochę nie jesteśmy chyba w swojej przestrzeni. No więc
ten projekt tak ukierunkowaliśmy, że chcielibyśmy również stworzyć wytyczne właśnie dla Urzędu Miasta Łodzi i dla planistów, mówiące o tym, jak powinny wyglądać podwórka, te tereny takie gdzieś porzucone, zieleń nieformalna. Zieleń nieformalna jest też potrzebna. Nie każda zieleń musi być formalna i nie każda zieleń musi obciążać miasto szalonymi kosztami, że trzeba wyciąć trawę, pozbierać wszystko. Przepraszam, że Pani przeszkodzę, ale ten zachodni projekt osiedli miast ogrodów przełożyłaby na osiedla ogrodów. I wtedy moglibyśmy rozmawiać o tym, że mamy zwiększoną ilość tej masy zieleni, która nas zabezpiecza. I prawda? Nasze osiedle, które graniczy z Jarzębinowem, jest bardziej zazielenione. Z Jarzębinowego, gdzie nie ma drzew, ludzie przychodzą na spacer do nas. Ale jeżeli dołożymy kolejne i kolejne bloki, to za moment zadeprzemy zarówno park kolonisty, jak i to moje osiedle, które jest zielone. Znaczy, tak jak Pani mówi, to my właśnie rozumiemy, no dobra, no, budują te rezydencje, ale tak naprawdę bardzo wielu bogatych ludzi, którzy mieszkają w tym terenie, bo sprzedają domy, się wyprowadzą gdzie indziej, no bo oni uznają, że nie, no wycięto drzewa, no to w zasadzie po co, tak? I się wyprowadzą właśnie poza miasto, tak? I efekt będzie zupełnie odwrotny, to jest tak samo, jak wydaje, jak prawda ludzi, bo chętni byli na mieszkania na osiedlu Jarzębinowym, dlatego że było blisko parku i było zielono. Można było tam pójść na spacer. Za moment tam nie będzie gdzie pójść na spacer, bo teraz jak się zrobiło ciepło, to są tabuny ludzi i dzieci, które nie mają gdzie się bawić. Uniwersytet Łódzki prowadził takie i nadal prowadzi takie badania dotyczące wyceny korzyści płynącej z przyrody. Między innymi to są badania, które mówią o tym, czy mieszkańcy skłonni są zapłacić więcej za teren zielony. Jest to jednakowoż tak zwana broń obusieczna. Mianowicie deweloperzy wykorzystują dokładnie ten sam argument, budując osiedla w środku pola lub w środku lasu. Więc tutaj musimy być dosyć jakby ostrożni w tych kalkulacjach. Natomiast nie jest tajemnicą i myślę, że nie jest też tajemnicą dla naszych urzędników, ponieważ mamy kursy, szkolenia. Pod koniec marca mieliśmy szkolenie dla naszych urzędników dotyczące właśnie planowania przestrzennego opartego na wodzie i opartego na zieleni. Pani doktor, ja przepraszam, ja wrócę do mojego pytania, tak? Bo tutaj jest kilka historii. Tak? Ja sobie wyobrażam, że jeżeli Państwo to robicie nie tylko na półkę akademicką, tak? Bo to jest prawdopodobnie bardzo dobry projekt. To ja jako mieszkaniec, który mieszkał w Parku Promienisty, chciałbym posłużyć się tym projektem jak młotkiem, bo chcę wbić gwóźdź w ścianę. Tak? Jest kierownik. Ja chcę po prostu wziąć ten młotek. I gdzie ja mam wziąć, gdzie ja znajdę ten młotek, gdzie ja ten projekt zobaczę w takim stopniu, żebym mógł się nim posłużyć w walce o Park Promienisty. Pan zapewne tutaj pije trochę do tego, czy na przykład błękitna zielona sieć zapisana w studium jest takim mocnym młotkiem, który można się posłużyć. Ale przede wszystkim też poczytać o nim, zobaczyć, że tam jest właśnie jedna rzeka Łódka. Ona jest w jakimś systemie. Jest stanowisko Urzędu Miasta Łodzi, bo kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na ulicy Piłsudskiego 100. No moje pytanie w związku z tymi projektami i od 20 lat ten obszar, o którym ja mówiłam, miał być chroniony i były ekspertyzy, robią to wszystko. Powiedziałam, proszę Pani, to jest sztuka dla sztuki. To jest sztuka dla sztuki, te naukowe ekspertyzy i opracowanie. To jest kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. A to jest na piśmie czy miasta Łodzi. Ustnie, bardzo sympatyczny pan. A jak nazwisko źle można? Baryła? Chyba tak, potem wyżej nad Baryłą. Tak. Nie no, Baryła jest. Pan dyrektor Baryła jest dyrektorem. Bo wie Pani, Pani doktor, po prostu ja rozumiem, że... My nie traktujemy tego jako sztuki dla sztuki. Trochę mi przykro słyszeć, że miasto traktuje, ponieważ my również jako naukowcy jesteśmy oceniani za coś zupełnie innego i jakby inwestujemy dużo czasu w to, żeby jednak nie robić tego, za co nas oceniają, tylko robić coś, za co jakby my oceniamy siebie.
No tak, tylko wie pani, no to jest tak, wracając jakby do Bruza, jak panie Dominiku, jakby pan mógł zasiąść, bo ja teraz pana przyłożę do tablicy, no to jeszcze dobrze wiąże. Jest taka sytuacja, jak pani powiedziała z Bruzem, pani przez moment bardzo szybko przeleciała, jeśli chodzi o kwestię zaangażowania naukowców. Ja myślę, że to jest jedno z bardziej kluczowych kwestii w tym całym projekcie, bo z moich doświadczeń, jak się orientuję w naszym mieście, wygląda sytuacja tak, że ludzie się po prostu boją mówić. Ci, którzy mają tytuły naukowe, po prostu boją się mówić publicznie i stawać w obronie tej przyrody. Tak? Taka jest sytuacja. I to jest nagminne. I państwa przykład, tutaj panie doktorze Dominiku, jest no jakby szczególny. Jakby pan mógł powiedzieć, jak to się stało, że 120 naukowców się podpisało pod protestem i miało odwagę powiedzieć publicznie miastu w twarz, że nie ani kroku dalej. Chciałem powiedzieć, teraz, bo pochwalę to, że środowisko tak trochę urwane więcej tych podpisów, 180, ale może to nie o to chodzi. Widziałem, że inicjatywa była bardzo prozaiczna. My spotkaliśmy się kiedyś z protestującymi latem zeszłego roku razem z kolegą Mariuszem Sokołowiczem, który pracuje na Wydziale Ekonomicznym, pracuje na Wydziale Zarządzania. I dyskutowaliśmy tam, co można zrobić w sprawie Brusa, petycje, ulotki, zajmowanie mieszkańców. No i pojawiła się taki pomysł, że naukowcy mogą napisać list do pani prezydent. No i napisaliśmy ten list i takim, powiedziałbym, zupełnie harcerskim sposobem przekonywania, niekoniecznie przekonywania, ale sugestii do swoich kolegów tych 10 osób zebraliśmy. Nie wiem, czy to jest znowu tak bardzo dużo, no pracowników na uczelni jest około 2000, więc no, oczywiście nie wszyscy zajmują się tą problematyką, więc jak wiadomo, że nie było sensu adresowania tego do każdej osoby. Natomiast z tych jednostek, które zajmują się gospodarką miejską, wydaje się, że właściwie większość osób podziela ten pogląd i nawet nie powiedziałbym, żeby nasze środowisko się jakoś obawiało w wypowiadaniach, też no nie chcę mówić za wszystkich, ale on jest może raczej trochę bierny i przyzwyczajony do tego, że właśnie jest rozliczane trochę z czego innego. Nie spotkałam się z tym, żeby środowisko naukowe obawiało się wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście to się muszę zgodzić, że być może nie zawsze to zaangażowanie jest na takim, czy zainteresowanie jest na takim poziomie, że rzeczywiście można z niego zrobić. Okej, to ja tak krótko piłka. Czyli są mieszkańcy tutaj, okrągłymcy. Ja rozumiem, że przychodzą do państwa jutro, do siedziby i mogą od państwa oczekiwać, będzie pomoc w tej sprawie z Parkiem Szarych Szeregów w oparciu o państwa dwa czy trzy projekty, gdzie są argumenty, żeby tam po prostu był park, a nie rozbudowa osiedla. I zapewne mogą oczekiwać, że jeżeli będą istniały argumenty twarde, no to takich argumentów po prostu dostarczamy, bo to jest nasza praca. To nie jest nic bardzo szczególnego. Jeżeli mamy argumenty, no to oczywiście te argumenty... To jakiś problem. Dobrze, to ja wrócę do pani doktorze, do pana... Jakie wnioski pan ma po tej akcji z Brusem? Po Brusie mam takie wnioski, że w Łodzi zarządzanie wygląda tak, że trzeba pewne rzeczy wszystko wyszarpywać. To jest niestety taki... Wiadomo, że jesteśmy panem Gronią, że mamy tego stwierdzenia, że jeżeli się... Że trzeba pewne rzeczy wyszarpywać. Nie odbywa się gospodarowanie terenami w mieście, może nie chcę powiedzieć zupełnie bezpłynowy sposób, ale nie jest to taka długofalowa polityka, oparta horyzontalne cele i systematyczna realizacja kierunków, tylko trzeba... Spojrzenie na mapę. Tak, spojrzenie na mapę, jakby takiego analitycznego bardzo podejścia bym powiedział. Natomiast trzeba niestety pewne rzeczy egzekwować w taki sposób skrajny, tak jak pisanie petycji przez naukowców jest pewne rozwiązanie, ale trochę sobie też nie wyobrażam takiej sytuacji, że w każdym jednostkowym przypadku każdego skweru, bo takich skwerów zamienianych na tereny budowlanych w Łodzi jest lub było i będzie więcej, żeby w każdym takim przypadku naukowcy wysłali petycję. Myślę, że jak zostanie wysłana 15, no to urząd miasta zacznie i tak gdzie się tam zbywać do szuflady. Pierwsza, druga może odniesie skutek, natomiast to jakby nie tędy drogę, tak? No nie w ten sposób, znaczy nie taką widzę rolę środowiska naukowego, żeby walić pięścią w stół za każdym razem, kiedy są tego typu problemy. To nasza rola jest właśnie taka, jak to będę powiedział, opracowania pewnej koncepcji, służenia ramy. Natomiast
to jest skrajne rozwiązanie, po które trzeba się sięgnąć, ale to nie jest rozwiązanie systemowe. To jest doraźne rozwiązanie. I prawda jest taka, że bez dobrej woli, no to nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi, że błękitno zielona sieć jest, ten projekt Enable, następny projekt o ubezpieczeniowej roli ekosystemu, czyli NAJAT, dostarczają, czy budują bazę danych. To jest niestety proces trochę wydłużony w czasie. Ale to się zaktualizuje, ponieważ muzetki To się zgadza, no, ale jeżeli chcemy mieć twarde dane, no to musimy je w jakiś sposób pozyskać. No i nauka niestety nie da się realizować godziny lub tygodnie, więc jakby dostarczamy argumentów w tej chwili do tej błękitno-zielonej sieci, jaka jest masa. To zaktualizują, bo tam, no, gdzie miała być ta błękitno-zielona sieć, to jest ścisła zbiorowa i zabetonowanie. Ale co pani, czego pani ode mnie oczekuje? Ja, jeżeli mogę, to staję w obronie pojedynczego drzewa też. Natomiast mogę zrobić tylko tyle, i z koleżankami to dokładnie robimy, pani, że analizujemy tereny zielone, jakość tych terenów zielonych, dostarczamy argumentów, że to jest bardzo cenny teren, dostarczamy argumentów, że tak, prawdopodobnie tu będzie korytarz przywietrzający i inaczej nie można tego zrobić. Te argumenty możemy dostarczyć. Możemy dostarczyć argumentów, że to jest ważny teren w krążeniu wody. Możemy czasami stanąć i również podpisać jakąś petycję. Centrum również przygotowywało wytyczne do zagospodarowania dolin rzecznych, za które też niektóre osoby nas ponielubiły dosyć mocno. Okej, no to jest to, co możemy robić. Jeżeli możemy komuś pomóc właśnie w wyciągnięciu, wygenerowaniu tej wiedzy naukowej, czy z zakresu planowania, czy ekonomii, czy ekologii, to oczywiście zrobimy. O błękitno-zielone sieci walczymy, wierzcie mi Państwo, naprawdę. No, to jest dokładnie tyle, ile można zrobić. Czy znaczy, mogę wejść słowo? Tak, proszę bardzo, Andrzej. Ja bym nie postrzegał koncepcji, tak, którą Państwo opracowali, to jakby taka moja jest refleksja, jako projektu wdrożeniowego. To jest koncepcja pewnego zagospodarowania przestrzeni miasta, oparta o badania naukowe. I teraz rolą miasta jest, samorządu jest rolą, nie wiem, czy jeszcze teraz, tak jak tutaj pani zauważyła, czy to się nie zaktualizowało, ale załóżmy, że gdybyśmy mieli aktualny stan tych terenów błękitnych, zielonych w mieście, które powinny być utrzymane i to jest uzasadnione przesłankami naukowymi, to rolą miasta jest zrobienie czegoś rodzaju studium wykonalności tego projektu. Określenie kosztów i narzędzi prawnych, które trzeba uruchomić, żeby ten projekt wdrożyć. I jakby to jest dopiero narzędzie realizowania tego projektu. A nie sama koncepcja, bo koncepcji planistycznych w historii planowania przestrzennego powstawało bardzo dużo, ogólnych, szczegółowych i tak dalej. Część była realizowana, część nie. Natomiast czym innym zupełnie jest studium wykonalności. To jest rola samorządu lokalnego, który albo to będzie chciał zrobić pod wpływem własnych przekonań albo presji mieszkańców, albo tego nie robi, no nie robi tego na razie. Dlatego wszystkie te inicjatywy, o których tutaj słuchamy, to są dobre inicjatywy, ponieważ jeżeli nie ma metody naukowej, to jeszcze można się rzeczywiście oprzeć na tym, że lokalnie mieszkańcy reagują i to jest też bardzo, bardzo korzystne. Przecież my nawet nie mamy planów miejscowych dla źródeł naszych rzek. W jaki sposób stworzyć grupę ludzi, która miałaby siłę nacisku na miasto? Obojętnie jakie ugrupowanie dojdzie do pracy, prawda? Ale nie jest nacisku to, że... Bo jeżeli nie zrobimy czegoś takiego, to ja nie mam szansy, żebyśmy stworzyli wspólną. To ja się przyłączę do Państwa głosu, bo to tak wygląda. Ja zresztą rzuciłem tylko okiem na to opracowanie tej błękitnej sieci, tak? Mogę tylko przyznać, że tam jest wszystko dobrze opisane, bo właśnie chociażby ta wołódka, tak? Boja Żelińskiego, ten zakręt, no jest notorycznie zalany. Z tego względu, że tam jest to źródło zabudowane. Ile wlezie. Z drugiej strony mamy tą Sokołówkę i tam też jest mnóstwo wody, bo jest teren zabudowany. Tak? Zresztą jako tam właśnie na Starym Widzewie patrzyliśmy też na jasień, tak? Bo u nas jest jasień. To nam się bardzo podobała ta koncepcja, tylko nie wiemy, czemu miasto z kolei chciałoby wszystko wyciąć w pień. Zabetonować. Częściowo zabetonować, częściowo żwirek posypać. Wiecie Państwo, bardzo często podają argumenty niestety ekonomiczne, że miasto musi sprzedać tereny miejskie,
ponieważ Łódź nie jest miastem bogatym i jest to jakiś zastrzyk pieniędzy, tylko ja... Znaczy tak, to może się, przepraszam, to ja użyję takiego przykładu z innej części Polski. To co będzie, jak się stanie to, co się stało w Świnoujściu? W tym roku sprzedano ostatnią miejską działkę. I co dalej, tak? Jeżeli miasto potrzebuje coraz to nowych zastrzyków pieniędzy, co dalej? Będzie wycinać parki. Nie, będzie przyłączał sołectwo. Żeby zdobyć ziemię, jak Krzyżacy, nie wiem, jak to jest. Jako pole. Tak. No, jako pole przyłączono. I druga odpowiedź. Ale przed wojną przyłączono parę wsi po to, żeby mieć większy teren. I po wojnie w roku 87. I po to, żeby wskaźnik dzieleni na głowę się zwiększył. Właśnie po to przyłączono. Ale chciałam przypomnieć, że to właśnie w okresie przedwojennym nasi przodkowie zbudowali 17 parków. A my ile? W XXI wieku powstały dwa, jakiś tak, jeden szereg. Jeszcze chciałem dwie rzeczy zauważyć. I mamy problem ze smogiem. Bo jak byłem na spotkaniu w biurze Expo w sprawie tak zwanego Zielonego Expo, tam było przy okazji starego Widzewa, tak, który będzie najbardziej doświadczony tam z kolejną inwestycją miejską. Jak mi kierownik tego biura mówi, że w parku 3 maja są sąsiedki, no to już wymienię. Mówiąc kolokwialnie. Powiedziałam mu wprost, że już zabrzmiał jak Krzyżko. Ale nawet wiecie, że Państwo, że jeżeli nawet w parku 3 maja są samosiliki, to park 3 maja jest pozostałością lasu ja z rozwoju Łodzi. Samosiliki jak najbardziej powinny tam być. Ale dokładnie mu to powiedziałem. Powiedziałem, żeby zaprzestał już mówić takich rzeczy, bo ewidentnie głupoty opowiada, tak? Mówi, że ten w parku takim, jakim on jest, opowiada o samosiejkach. No tak mnie potężnie zdziwił, że nie wiedziałem, co żeby powiedzieć. Ale do czego jeszcze chciałem nawiązać? To jest to, co pani mówiła, tak, Zetkini? Bo podczas naszych spotkań, naszych rozmów z mieszkańcami przez te 9 dni nie byliśmy do końca świadomi tego, ale park, połowa parku promienistych ma nieregulowany stan prawny. I patrząc na mapkę, tutaj mam taką kartograficzną, tak? Patrząc na mapkę, bo to jest ta działka na sprzedaż, ta. Ona jest po prostu też sztucznie wydzielona, mieszkańcy się nie spodziewali, bo to był cały teren. Tak? I to jest ta działka. Miasto samo prowokuje precedens, sprzedając jedyny gminny teren, żeby się znaleźli właściciele i sprzedali dalej wszystko. I opowieści urzędnika Piotrowskiego, pana Piotrowskiego na przykład, że to się nigdy nie wydarzy, Słuchając pani, po prostu jest wielutna bzdura w tym momencie. Ale to nie wiem, to trzeba było przytoczyć tutaj tą historię z Łagodzińskiej, tak? Tam z tym krzyżem, który też miał być ochroniony, też mieszkańcy tam po jakiś plac. Ja dokładnie nie znam tematu, ja wiem tylko o tym czytałam, właśnie w chwili, kiedy walczyliśmy o bus. Tam są jakieś tereny, na których byli rozstrzeliwani powstańcy. Nie wiem, no 1830. Tak, dokładnie. Tam stoi krzyż. SIPN to jest pion ochrony miejsc pamięci. I miał być tam zostać, ponieważ tam część terenu należy do miasta, a część była terenami prywatnymi i miasto tam obiecywało, że nie będzie tam możliwości budowy niczego. W tej chwili powstaje chyba jakiś supermarket. No to w tym momencie trzeba włączyć oddziałowe biuro pamięci. SIPN. Plus, jeżeli chodzi o brus czy łapiewniki, to mamy gminy sąsiednie, czy Konstantynopolski, czy gmina Zgierzostan-Łapiewnik. To jest okropne. Znaczy, to są interesariusze. Miasto Łódź musi zacząć słuchać sąsiednich gmin. Jest możliwość wykorzystywania, są pewne przepisy, które umożliwiają wciągnięcie lokalnych wspólnot sąsiadujących z miastem Łódź. I trzeci element to są tereny, jeżeli jest gmina zabudowała jakiś teren, dochodzi do powodzi, to pozywać miasto Łódź o odszkodowanie. I uwierzyciela, bo rzeczywiście wtedy uchyli od odszkodowania, bo się uchyli, bo jest szkoda, jest wina miasta, bo zapatonowało, miasto opłaci. Dobrze. Nawet symboliczne 10 tysięcy. No, przepraszam, wracam do tematu i wracam do kolegi. Andrzej, jakbyś mógł powiedzieć, co teraz? No, czy co teraz? Teraz będziemy czekali na rozpatrzenie petycji, pochylenie się nad tym tematem. Wystąpiliśmy o spotkanie z panią prezydent, żeby z nią porozmawiać, spróbować ją przekonać, żeby odstąpiła od tego przetargu. No bo a przetarg ma być kiedy? W piątek niestety. Niestety w piątek jest to, dlatego ja mówię cały czas o presji czasu wielkiej.
Tutaj naprawdę to jest niewielki teren w porównaniu z tym, co pani mówi o Brusie, ale skupiło się wiele elementów na tej małej działce, tej półhektarowej działce. Naprawdę, począwszy od właśnie stworzenia takiego precedensu, gdzie może się okazać, że za chwilę połowa parku zniknie. To jest też wytłumaczenie, dlaczego w tej części parku akurat nie ma oświetlenia. Bo gmina nie może inwestować w miejsca, znaczy w teren niegminny. Tak? I może się okazać, że ci z Jarzębinowego osiedla nie będą mieli parku. To jest bardzo dziwne też jeszcze ze względu na deweloperów, którzy właśnie sprzedają mieszkanie, za chwilę niszczą teren, na który się powołują, sprzedając mieszkanie. To jest przeciwnie. Sprzedają chwilowe marzenie. Chwilowe marzenie sprzedają. No i nie wiem, mam nadzieję, że się spotkamy, mam nadzieję, że usiądziemy i porozmawiamy z panią prezydent, ale biorąc pod uwagę moje doświadczenia, myślę, że to się skończy kolejną chryją, bo jak pani już powiedziała, że jest w trzecim proteście, a też już nie liczę w którym, bo niestety tutaj się znowu muszę zgodzić, tak, miasto niestety jest zarządzane poprzez pałkę. Pałkę, mieszkaniec trzyma pałkę i pałkuje. Odpowiadając na pana. Zamiast mieć to przekonanie, że ktoś za nas czuje, prowadzi ten pojazd jakoś, to my musimy cały czas ingerować. Ale przede wszystkim słucha naukowców, tak? No tak, bo ja naprawdę wierzyłam mocno w to, że ktoś słucha naukowców. I dla mnie to było ogromne przebudzenie, jak ja nagle, że nikt ich nie słucha, że mało tego. Są badania, które w ogóle przeczą temu, co się dzieje. Dziękujemy za zrozumienie naszej frustracji. Że jakieś betonowanie, które za chwilę będzie zalewać i w ogóle nikt tego nie bierze pod uwagę. Jedyną metodą na dzień dzisiejszy, bo ja nie widzę, to jest świadomość. Czy pan dyrektor Krajobrazowego Wzniesienia Łódzkich, pan Andrzejewski, powiedział mi, że ja też miałem zapał jak na początku swojej kariery, ale teraz już się napatrzyłam, to jest po prostu paranoja. Mogę powiedzieć coś pozytywnego, to jedyne, co jest naprawdę po naszej stronie, to to, że przyroda ma ogromny potencjał do samoodtwarzania. Jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że coś nie będzie wykorzystywane, to i tak zarośnie. Ale byłoby fajnie, żeby po prostu działo się to trochę sensowniej. To jest obserwacja, cały czas po prostu... To miasto nie będzie mogło przyciągnąć, nie wiem, to jest ślepota, miasto nie przyciągnie ludzi bogatych, chcących mieszkać w ładnym miejscu, jeżeli będzie całe zabudowane. Musi mieć tereny zielone. Ten mój apel o to, róbmy zielone osiedla, to do każdej rady osiedla się zwracam, żebyśmy pomyśleli na ten temat. A tutaj stwórzmy grupę. Jeżeli mamy naukowców, którzy są po naszej stronie, może prezes ma jakiś pomysł, w jaki sposób ich zebrać i razem stworzyć plan, który nam pomoże. Chciałam powiedzieć, że tutaj Łódzka Spółka Infrastrukturalna naprawdę wykonuje wysiłek, bo nie wiem, czy państwo zauważyliście, że w gazecie wyborczej pojawiają się. Zaprojektuj swój własny ogród deszczowy, zadbaj o przestrzeń i tak dalej. Pojawia się to jest za mało. Wiemy, ale też była na przykład... Na tym zacznijmy. No właśnie, zaczęliśmy już od tego, że właśnie Łódzka Spółka tutaj absolutnie nie, to nie jest reklama, ale tylko informacja, że był taki kurs, szkolenie dla zarządów spółdzielni mieszkaniowej. Było to zrobione, żeby pokazać chociaż jak się inaczej projektuje właśnie osiedla, na co trzeba zwrócić uwagę, bo ja głęboko też wierzę, że jest dużo dobrej woli, naprawdę wierzę, ale mało wiedzy. No więc był ten kurs, był kurs dla decydentów, gdzie mówiliśmy, no to nie jest tak, że jest WZ-ka i koniec. Zastanówmy się, jak te pozwolenia na zabudowę wyglądają. No takie rzeczy się dzieją, tylko myślę, że tutaj są jakby trzy, może cztery aspekty. Jeden to jest nacisk mieszkańców i naprawdę fajnie widzieć takie osoby, ale też ja widzę wschód, walczyłam o to, żeby nie budować chodników przy chodnikach, ponieważ teraz część chodników awansowała do roli jezdni, w związku z tym zbudowano kosztem dzielani chodniki, więc ja o to walczyłam i byłam zakrzyczana, więc bardzo duża rola mieszkańców. No my ze swojej strony dostarczamy argumentów i jakieś szkolenia możemy prowadzić, możemy pokazywać różne rzeczy. Jest jakaś wola też ze strony urzędników, może po prostu tych, których doceniamy, należy w jakiś sposób wspierać też.
Czyli wydaje mi się, że tutaj jest kilka płaszczyzn takiego działania, jeżeli to, no okej, okay, no nie jest to prawidłowe, ale jest to pewnie pomysł. Mnie towarzyszyło cały czas, jak słucham o tych wszystkich protestach i taką częścią wspólną i wszystkich jest to, że my się dowiadujemy przez przypadek. Więc to jest, ktoś musiał przez przypadek coś komuś powiedzieć, no więc to jak gdyby, nie patrząc już na ten element taki, że no nie, to nie powinno być przez przypadek, powinniśmy się tego dowiedzieć w inny sposób, ale jednak dowiedzieliśmy się, tak? Że gdzieś ktoś jest tak zbulwersowany tą decyzją, że puszczają w świat. Że mimo wszystko, gdyby to było tak bardzo źle, nie dowiedzielibyśmy się o tym. I nie byłoby szansy na żaden sprzeciw. Te sprawy by się działy poza nami w ogóle, tak gdzieś. Mnie się wydaje, to przynajmniej mam takie odczucie, że... Nie, ktoś... mi się wydaje, że dlatego się dowiadujemy, że zwiększa się świadomość społeczna. I to jest bardzo dobry objaw. Między innymi, że mogliśmy tutaj przyjść i porozmawiać. Państwo, na przykład to, że jest pani, że alarmuje panią to, że nawet drzewo wycina, tak? Tak jak było to w przykładzie tego trójkąta bermudzkiego, tam ludzie zareagowali dlatego, że wycięto drzewo. No i zobaczyli, że jest wycięte jedno drzewo, a w zasadzie 10 następnych jest ponumerowanych, więc zaraz to jedno drzewo jest wycięte, to znaczy, że teraz tam też będą wycięte. I tym sposobem oni w końcu doszli do tych informacji, że tam ma być wybudowany budynek, tak? Ale według mnie, jeżeli nie spojrzymy to rozumienia lat osiedli, to nie będzie można stworzyć grupy nacisku, bo muszą być ludzie, którzy z każdego miejsca będą alarmować, co się dzieje. Inaczej sam instytut tutaj... Czy po prostu trzeba uruchomić monitoring projektów uchwał Rady Miasta, które wchodzą do Rady Miasta. Coś, co uruchomiło miasto, jest nasze w Warszawie. Ale to otrzymała radość na twórczość. Ja myślę, że i tak już jest lepiej, dlatego że to jest na takiej zasadzie, że ja na przykład teraz jak widzę, o tu chcą zabudować park, tak? No to od razu się podpisuję. Jasne, nie zabudowujemy parku, absolutnie. Tu chcą zabudować coś, co jeszcze 3 lata temu ja bym w ogóle na to nie zwróciła uwagi, ponieważ coraz więcej tych rzeczy dotyczy coraz większej grupy ludzi, to ci ludzie angażują się coraz bardziej. Że ja mam wrażenie, że w ogóle polityka zieleni w tym mieście, nie tylko Łodzi, no, nie znam inny, dbają tylko i wyłącznie mieszkańcy. Że to też o to chodzi. W sytuacji, to jest każde drzewo, to trzeba głosem rozwoju, bo są mieszkańcy, a nie jest tak, że na przykład miasto, władze miasta, ludzie, którzy powinni decydować i którzy powinni mieć wiedzę, no bo powinni być w jakiś tam sposób profesjonalnie przygotowani, wiedzieć chociażby, gdzie tą wiedzę pozyskiwać, że to oni powinni regulować te szare masy mieszkańców, które niekoniecznie muszą mieć wiedzę. My będę mówić o tym, że my ich wybieramy. Tak, płacimy. Natomiast u nas jest zupełnie w drugą stronę, że głosem rozsądku to są te wszystkie małe inicjatywy, co chwilę się coś słyszy, bo ja mam wrażenie, że po prostu zupełnie przejęliśmy te działania, zupełnie. No bo paradoks polega na tym, że pani prezydent Zdanowska szykuje się na rolę w triumviracie, który będzie rządzić Platformą Obywatelską po przegranych wyborach samorządowych w całym kraju. W Dzienniku Gazety Prawnej powiedziała między wierszami, że ona się nie szykuje, bo jej patron jest Łódź, ale Dziennik Gazeta Prawna wymienia ją o prezydenta Poznania jako osobę, która będzie współrządziła Platformą w skali kraju. Tak? I można ją tak naprawdę w tym momencie, kiedy ona ma takie aspiracje, to aspiracje no dosyć znaczące, powiedzmy sobie, można zacząć tu warzywkę na ziemię, czy robić jej koło pióra, tak, tutaj w terenie. A myślę, że trzeba to wykorzystać. Drugim elementem jest to, że pani prezydent Zdanowska, pan prezydent Trelą bardzo intensywnie się promują na kongresach samorządowych, od tego krakowskiego, który teraz będzie czwartek, piątek w Krakowie, po Krynicę i Forum Regionów Krynica-Muszyna. Tak? Tam też trzeba robić jej koło pióra, delikatnie mówiąc, ponieważ tam od paru lat jest propaganda rewitalizacji i Zielonej Łodzi. Ja słyszałem chyba 5 razy Zieloną Łódź i rewitalizację. To piękny obrazek. Ale już nie o projekcie dotyczącym rzek. O tak, tym się miasto Łódź nie chwali. Nawet w Nowej Zelandii o tym nie wiedzą. No bo plik krążny, no bo to jest plik naukowy, no ludzie... On jest na tyle nienaukowy, że prezentowałam tą naszą wizję na konferencji deszczówkowej zrównoważonego zarządzania wodami deszczowymi ogólnopolskim. Byłam zapraszana do Krakowa, żebyśmy pokazali, jak w Łodzi jest fantastycznie. Ja uważam, że jeszcze dalej jest fantastycznie. Musimy po prostu
prostu naprawdę czujnie na to wszystko patrzeć, ponieważ naprawdę w Łodzi jeszcze nie jest źle. To znaczy generalnie mamy jeszcze potencjał i ten kapitał naturalny na liczę, że ludzki również na określonym poziomie. W ten sposób próbowaliśmy przekonać władze miasta, tak, że zrobią krzywdę parkowi 3 maja, parkowi Źródliska swoimi inwestycjami. Nie udało nam się przekonać i obserwujemy to, o czym mówiliśmy. W parku 3 maja wyraźnie obniżył się poziom wody. Ale tak samo w parku Źródliska. Tylko, że wiecie Państwo, jeżeli chodzi o na przykład o park 3 maja, to jest najprawdopodobniej jednak wpływ tej dużej inwestycji naszej dworcowej, ale jakby problem, ja myślę, że i to też się niestety przebija w mieście, że jakby ścierają się ze sobą te działania miejskie z prawem polskim, które no, o pewnych rzeczach decyduje w sposób bardzo dziurawy. No i efekt jest taki, że mamy opinię oddziaływania na środowisko, która potem okazuje się, że ktoś czegoś nie uwzględnił. Tak, tylko że tak jak ja byłem na tym spotkaniu, powracam, bo to Zielone Expo jest zielone, ogrodnicza wystawa po prostu. Jest planowana na terenie osiedla Stary Lidze, w większej mierze. To miasto z uporem maniaka, pomimo tego, że zaszkodziła inwestycja kolejowa temu obszarowi, z uporem maniaka idzie dalej w tym samym kierunku, wiedząc, że tylko pogorszy tą sytuację. Jakby to urzędnik mówił, że będzie wycinał drzewa w tym parku, bo są samosiejkami, krzewy, bo nie są, teraz wyleciałem to słowo, bo nie są właściwe dla tego terenu, wyobrażę to sobie panu. No takie, wyobrażam to sobie, no, niestety. Też się z tym nie zgadzam. No bo powinno miasto wtedy w takim wypadku, tak jak pani mówi, bo prawo. Ja to rozumiem, dochodzi do pewnych paradoksów, bo przecież to musiał być mega mózg, który by to wszystko poukładał. Ale miasto powinno wtedy, czy samorząd, reagować na takie rzeczy, ratując tę sytuację. To innymi sposobami, tak? To znaczy, a nie ładować się i jeszcze opowiadać, że to będzie Central Park. No to już uzywam po prostu ze śmiechu. To Zielone Expo dla mnie i myślę, że dla wielu osób, które trochę patrzą na teren zielone, jest ogromną szansą na to, żeby Łódź zazielenić. To jest ogromna szansa, żeby ściągnąć pieniądze na to, żeby to miasto jakby odpowiedziało na to, czym jest Expo. No i myślę, że to po prostu jest znowu kwestia pewnych środowisk naukowych, żeby działać w tym kierunku i jakoś tak jednym głosem mówić, ale też mieszkańcy. Znaczy ja powiem swoje zdanie, ale nie tylko moje zdanie, tak, aby pamiętać. Powiem tak, jakby mi ktoś dał 500 000 000 złotych, dałoby mi się to. Bez zielonego Expo. Udałoby mi się zazielenić to miasto. No zgadza się, no ale... Tym bardziej, że czasami jest... potrzebne są preteksty. No, naszym pretekstem jest chcemy lepiej żyć. I mi się wydaje, że to już wystarczy. No dobrze, a to ja trochę spytam tak praktycznie. Czy przy Zielonym Expo będzie wdrażana ta sieć, o której, na którą Państwo pracowaliście tyle lat? Ta sieć w zasadzie, ona istnieje. Na papierze. Nie tylko na papierze. Istnieje w przestrzeni Łodzi, dlatego pani tutaj jest i krzyczy w obronie tego terenu. Bo są doliny rzeczne, tylko że one są zabudowywane. One są zabudowywane. No, ale to w takim razie wie pani, bo są nie ma tej sieci. Tylko znaczy, obniża się poziom wody. To są wszystkie rzeczy, bo sieć jest. I dlatego było możliwe naniesienie jej na mapę. Jest potencjał, ale jest stracony z każdym rokiem. Z każdym rokiem WZP w Łodzi jest wydawany najwięcej w całej Polsce. I wydaje pani Kasia, pani Basia, pani Zosia bez żadnego merytorycznego odniesienia się do dokumentów planistycznych. Myślę, ponieważ jakby, tak jak mówię, pod wizją dla Łodzi podpisali się dyrektorzy tych działów, w związku z tym pozostaje tylko takie rozwiązanie. Taki sposób myślenia, że w takim razie w tym systemie albo nie ma przepływu informacji, albo nie ma właściwego nacisku, albo egzekwowania naszych własnych strategii. Ponieważ zauważcie Państwo, że mamy też strategię na Łodzi, strategię rozwoju. No i właśnie nasza petycja to poruszyła, tak, jeśli chodzi o park promienisty czy szereg szeregu.
ponieważ wyraźnie jest napisane w integrowanej strategii dla miasta, że trzeba rozwijać te zielone tereny na osiedlach, które zaczynają rozrastać się albo zabudowywać tę wolną przestrzeń. Akurat tam chodzi o to, że zastępowana jest zabudowa niska wysoko, czyli zagęszczenie się zwiększa, więc zgodnie z tą strategią powinniśmy rozbudowywać i wzmacniać te miejsca rekreacyjne, zielone, gdzie te osiedla będą miały szansę wokół tego się skupiać i ci ludzie, żeby mieli lepszą jakość życia. A tu jest działanie wręcz odwrotne. Tak, i sami zadajemy to pytanie. Dobrze, to panie doktorze, bo pan się spóźnił, miał najmniej czasu na odpowiedzenie. Ja bym pana spytał, bo mówiliśmy o różnych bezpiecznikach, które powinny być wprowadzone, żeby uniknąć takiej sytuacji, że mieszkańcy dowiadują się już, jak jest wybudowany jakiś obiekt, albo za minutę 12 przerw. To jeżeli pan miał władzę i był prezydentem, to jakie bezpieczniki by pan wprowadził w Łodzi? Ja ci powiem w ten sposób, bo gdybym ja miał, że tak powiem, władzę, to pewnie, no biorąc pod uwagę, to bym nawet przeczytał taką rolę, ja to raczej, jakie bezpieczniki powinny być systemowo wprowadzone przez tym rozwiązaniem, ale to nie są bezpieczniki, które może wprowadzić samorząd. To, o czym Państwo mówią, to są dwa problemy. Tak jak Państwo się zdarza, sieć istnieje. Znaczy, tereny, które mają taki potencjał zielony, błękitny są, ale jest brak instrumentów ich ochrony. I to, że jest brak instrumentów ich ochrony, to trochę jest, czy w jakiejś mierze jest wina miasta. No, na przykład nie ma pokrycia planistycznego odpowiedniego, ale to jest też niestety wada systemu planowania przestrzennego w Polsce. Jest poważniejszy problem, z którym boryka się nie tylko nasz samorząd, ale większy. Generalnie jest bardzo zły system planowania, a jeżeli ustawa, która jest obecnie procedowana o wspieraniu inwestycji mieszkaniowych przejdzie, to zostanie rozrana już zupełnie do końca i właśnie wtedy gmina będzie mogła sobie kolesować plany i wieszać je na ścianie. I problem wydawania na przykład niekompetentnego decyzji o warunkach zabudowy jest taki, ja wiem, jaka bym była odpowiedź, gdyby pani to pytanie zadała w Urzędzie Miasta albo w Urzędzie Miasta. Odpowiedź byłaby taka, że decyzja o warunkach zabudowy rozwydaje się na podstawie rozporządzenia o tym, jak one się są wydawane, a tam jest dokładnie zapisane, gdzie, jak można ustalić warunki zabudowy i ten sposób ustalania jest zły. I to jest wiadomo od dawna, natomiast żeby go zmienić, należałoby wycofać w ogóle ustawę o planowaniu i wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. To jest pozaplanistyczny tryb ustalania sposobu zagospodarowania terenu, który jest patologiczny, o tym wiadomo, on nie powinien w ogóle mieć miejsca. Natomiast urzędnicy stosują przepisy prawa, jakie są i może jest im tak wygodnie, można mieć jakby tutaj do nich pewną uwagę, natomiast oni też specjalnie jakby nie mogą nie wydać tych warunków zabudowy, albo inaczej. Mogą czasami chcieć zinterpretować sposób wydawania decyzji o warunkach zabudowy w kontekście interesu publicznego, na przykład ochrony terenów zieleni, ale miasto musi się wtedy liczyć z tym ze sprawą w sądzie. Miasto czasami wchodzi w spory sądowe, no, również w Łodzi. Przebywanie decyzji o warunkach zabudowy w sposób niekorzystny dla deweloperów, raz je wygrywa, raz je przegrywa, jak je przegrywa, to płaci, jak je wygrywa, to nie. No więc to jest trochę taki dylemat, tak? Jesteśmy też w systemie planowania przestrzennego, który jest mocno nieskuteczny, bym powiedział. To jest inny problem, który nam trochę wiąże ręce, poza jakby z naszym samorządowym odniesieniem, więc gdyby należało coś zmienić, to zmiany powinny pójść w ogóle od góry w systemie planowania przestrzennego. My mamy dość prosty, prymitywny pod względem instrumentów system planowania przestrzennego w Polsce, na który nakłada się druga rzecz, to już jest specyfika Łodzi, ale pewnie nie tylko Łodzi, to jest to, że u nas zarządzanie zorientowane jest na budowaniu wizerunku. To jest fakt. Ja poza tym, że zajmuję się planowaniem przestrzennym, to pracuję też na Wydziale Zarządzania, zajmuję się zarządzaniem publicznym i nasz sposób zarządzania publicznego, powiedziałbym w Łodzi, ale w ogóle w Polsce, jest nastawiony głównie na budowanie wizerunku. Zarządza się przez budowanie wizerunku władz publicznych i to, co Państwo tak bardzo bulwersuje tutaj, dlaczego się nie da pewnych rzeczy zrobić, no to odpowiedź jest dosyć prosta, bo Olga zna odpowiedź na to pytanie. To się zapomina wyboru publicznego. Teoria wyboru publicznego zakłada, że władze publiczne nie myślą strategicznie, to jest nic. Władze publiczne myślą taktycznie, one myślą w perspektywie czteroletniej kadencji, w której mają być wybrani. To jest fakt. Jakby z tym się trzeba liczyć, że władze publiczne tak myślą. I teraz rozwiązania, które są gdzieś indziej na świecie, głównie które jakby mają zmniejszyć ten problem, jakim jest upolitycznienie decyzji dotyczących zarządzania miastem, bo to jest pewien fakt, to jest zjawisko, które występuje, idą w kierunku uspołecznienia procesu.
i jakby przekładanie coraz większej ich możliwości współdecydowania o sposobie, no, na przykład kształtowania przestrzeni, to jest pewne rozwiązanie na obejście tego problemu upolitycznienia, którego no, nie wyjdziemy tam, gdzie będziemy krajem o demokratycznie wybieranych władzach. Więc na przykład rolą byłoby tutaj też, to akurat jest coś, na co też można naciskać, zwiększenie kompetencji, roli, znaczenia jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Czyli pan jako prezydent zwiększyłby te... Pewnie tak. To zadziałało, to jest moim przynajmniej elementarnie. Nie chcę powiedzieć, że zadziałało, bo to tutaj mówimy o spekulujemy trochę w przyszłości, ale moim zdaniem trochę jest nieuniknione to, żeby zwiększać kompetencje jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Tutaj jest pewien potencjał. Pewnie nie jest to złote rozwiązanie, bo jakbyśmy porozmawiali z mieszkańcami różnych osiedli, to znaleźlibyśmy też takich, którzy powiedzieliby, że nie chcą trawnika ani parku, są miejsca parkingowe. I z tym się niestety też trzeba liczyć, że takie głosy też są i gdzieś tam po drugiej stronie mamy taką grupę osób naciskającą na władze miasta, ale zwiększenie kompetencji o współdecydowaniu mieszkańców jest rozwiązaniem. W tym przypadku parku Szarych Szeregów, moim zdaniem argument jakby no ale to merytoryczny, nieformalny jest taki, że to jest teren lokalny. Tak? Ta działka, o której pan mówi, to nie jest teren inwestycji strategicznej, gdzie władze muszą rozstrzygnąć sprawę. Tutaj nie chcemy budować niczego strategicznego. To jest teren lokalny, który może być albo parkiem, albo terenem zabudowy. On nie ma znaczenia strategicznego dla miasta, więc tutaj głos decydujący powinien być raczej społeczności lokalnej, bo idziemy w kierunku raczej zarządzania bardziej partycypacyjnego, uspołecznionego, z zwiększoną rolą społeczności lokalnej, więc to, że akurat mieszkańcy tutaj wyrażają sprzeciw i widzą zagospodarowanie tego terenu jako zielonego, jest logiczne. Niezależnie od tego, jakie wartości stwierdzi ekspertyza naukowa. Nawet gdyby to był tylko trawnik bez szczególnych walorów przyrodniczych, ale mieszkańcom potrzebny i... To, przepraszam, że się wtrącę, bo właśnie dostaliśmy odpowiedź, tak, odpowiedź na petycję. Zacytuję? A dobra, nie będę szukał z pamięci odpowiem. Że Urząd Miasta powołuje się na to, że nie może się wycofać z tej decyzji, ponieważ musiałyby zaistnieć istotne przesłanki. Jak rozumiem, 630 niezadowolonych mieszkańców, to już jest, to nie jest istotna przesłanka, tak? Na spotkaniu Populusa usłyszałam, że... Przepraszam, że przyszedłem. Może 1500 coś. To bez drugiego. 1501. 1502. U nas tak dynamicznie było. Tak, bo jest 1500. Ale to się słyszałam, że 1500 coś zmieni. Teraz rozmawiamy o parku Szeregów, gdzie ja tak. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, rok temu z wakacje, bo chyba zeszłe wakacje, albo jeszcze wcześniejsze, na osiedlu Nowe Rokicie, to jest osiedle na Górnej, był też taki pomysł, żeby centralny skwer, tam jest taki skwer, w tej chwili on się zmienia, trochę zieleni, trochę dużych drzew, który przy budowie Nowego Rokicia, to są lata 50., miał być przeznaczony pod jakiś dom lokalny kultury, a on nigdy nie powstał, został sobie skwer. I sobie ten skwer istniał. I ten skwer też jest, okazało się, podzielony na kilka działek. To nie jest jedna działka, on ma około 1,5 hektara. I dwa lata temu władze miasta też wpadły na pomysł, żeby ten teren sprzedać i prawdopodobnie pod jakiś market, taki typu wielkości kalibru żabki, czy coś może większego. I mieszkańcy też się bardzo bulwersowali. To nie jest jakaś specjalna wartość przyrodnicza, natomiast udało się zebrać tak około 1000 podpisów. Przyjechała telewizja, była historia, była raz jakaś tam ludzka telewizja. Generalnie zrobił się z tego szum medialny i szum medialny pomógł. Rada osiedla się trochę zaktywizowała. W tej chwili na tym skwerze powstaje taka siłownia na świeżym powietrzu. Dosadzono nowych drzew. Wydaje się, że już powodzono tyle rzeczy, że już chyba nie powstanie ten market. I udało się bronić. Znowu, był to kolejny przykład mikrobrus. To mikroskala brusa. Ludzie walnęli pięścią, a władze stwierdziły, że to nie jest politycznie prawdopodobnie dobry biznes. Natomiast te wszystkie wyprzedawane skwerki, bo na przykład na osiedlu sąsiednim Kura, to jest osiedle, gdzie też tam niedaleko mieszkam, był jeszcze mniejszy skwerek i tego się nie udało bronić. Obok 5 pawilonów, które już są, powstał pusty. Na kilku metrach kwadratowych zieleni, która gdzieś tam była sobie na Kuraku. Także takich skwerków władza sprzedaje głównie z tego względu, że trzeba zdawać sprawę, Unia realizuje duże inwestycje strategiczne. Potrzebuje wkładu własnego ogromnego na finansowanie rewitalizacji obszarowej, na finansowanie różnych projektów i wyprzedaje składniki majątku, jakie się tylko da,
bez żadnej polityki w tym zakresie. Czyli to jest generalnie tendencja, która wynika z tego, że Łódź musi mieć pieniądze na wkład własny w różne inwestycje i sprzedaje składniki swojego majątku i robi to bez sensu generalnie, tak by trzeba to powiedzieć. Nie ma żadnej polityki w tym zakresie, więc sprzedaje się to, co nie jest strategicznie ważne. No, to nie są tereny strategicznie ważne, a to można je sprzedać. One nie są strategicznie ważne dla Łodzi, przecież dla mieszkańców osiedla to jest istotny teren. To, tak, taka jest rzeczywistość. Z tym się trzeba zdawać sprawę, że taka jest motywacja dla Łodzi. Ona nie jest zła w tym sensie, że ktoś nie lubi zieleni, po prostu potrzebne są pieniądze. Znaczy, to mogę tylko powiedzieć, że przyłapałem urzędnika, bo właśnie mówiłem mu o tym. Zarzucał mnie podobnymi argumentami, pieniędzy i tak dalej. Mówię, ale czy pomyśleli Państwo o perspektywie 5-10-letniej? I wtedy złapał. Nie. Wiedziałem, że to złapał. Ponieważ to, tak jak Państwo mówią, władza publiczna i to są badania, które można oprzeć gdzieś tam na. Są badania międzynarodowe. Działa w perspektywie 4-letniej. Władza publiczna nie myśli strategicznie, jak nie musi. Władza publiczna myśli taktycznie lub operacyjnie. Z tym się trzeba z tego sprawować sprawę. Więc podejmujemy decyzje, które będą przysparzały korzyści wyborcze w perspektywie 3 lat, bo za 3 lata nas będą wybierali. Nie będą nas wybierali za 20-25, będą nas wybierali za 3. Dobrze, proszę Państwa, przekroczyliśmy 5 minut czasu debaty, a ponieważ zawsze doświadczenie jest takie, że jeszcze rozmawiamy po debacie pół godziny, to ja kończę. Dziękuję bardzo. Zapraszam za miesiąc i proszę jeszcze się ewentualnie w różnych konfiguracjach tutaj porozmawiać sobie jeszcze. Musimy ustalić, co robimy z parkiem. Ja nie mogę tak odejść. To nie ma sensu. Pani Zbyszek, Pani Zbyszek, Pani Zbyszek.